my jesteśmy na torze, mecz Atlas Wrocław kontra Apator Adriana Toruń. No niestety, rozpoczynamy raz jeszcze. No, jaki dzisiaj pechowy ten dzień. W sumie chcieliśmy już składać brawa, oklaski. Jarek Hampel, może będzie on dzisiaj bohaterem. Drodzy Państwo, wczoraj skończył 22 lata. Na niego czekamy, a mamy na torze Miedzińskiego, Świderskiego, Zombika i Miśkowiaka. Powtórzony start do pierwszego biegu po tym, jak na pierwszym łuku upadł Piotr Świderski. Ale jest Świderski w czerwonym kasku. Zmienił motocykl i tamten nie nadaje się do jazdy. I zawołać też ma. Miedziński, ale świetnie jedzie Miśkowiak. To jest potwierdzenie tego, że Robert Miśkowiak naprawdę ten sezon czuje. Jest świetnie dysponowany, świetnie przygotowany do sezonu. Miśkowiak, za nim para turbiska. Na czwartym miejscu mamy Piotra Świderskiego. Po dwa punkty na razie mknie Adrian Miedziński. Karol Zombik jest trzeci. Na czwartym miejscu Piotr Świderski. Prowadzi Robert Miśkowiak. Kilka fantastycznych meczów. Przede wszystkim 14 punktów. Wylany poniedziałek w Zielonej Górze przeciwko drużynie ZKŻ-u Zielona Góra. Teraz ustawili się w szeregu. Jeszcze próbuje Świderski zaatakować Zombika, ale chyba nie da rady. Mocno wygina się na motocyklu. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Cały czas Miśkowiak. Za jego plecami, jakieś 10 metrów za nim, mamy Adriana Miedzińskiego. Nic już się tutaj chyba nie zmieni. Będziemy mieli w tym inauguracyjnym wyścigu podział punktów. Tak jest. 3 do 3. 3 punkty dla Miśkowiaka. 2 punkty dla Adriana Miedzińskiego. 1 punkt dla Karola Zombika. Bez punktu Piotr Świderski. Przypomnę, wczoraj bardzo dobry występ Świderskiego w Rybniku. No, okazuje się, że ciężko jest tak pociągnąć za sukcesem. Pojechać dwa razy bardzo dobrze. Może to jest też efekt tego upadku, a tutaj już mamy powtórkę. Tak, i tutaj bardzo dobrze wyszedł Adrian Miedziński ze startu. Równie dobrze pojechał Miśkowiak, który tutaj objechał ich wszystkich szeroko. W tej chwili można jechać tym torem wszędzie, jak się okazuje, nie tylko przy krawężniku, jak i szeroko. Bardzo dobrze również Karol Zombik, który świetnie trzymał krawężnik, nie pozwolił na to, aby Piotrek Świderski mógł mu tutaj wjechać. Można powiedzieć, że przez moment para Apatora złożyła się, ona się ułożyła w parę i zaczęli prowadzić. A co do Piotrka Świderskiego, ja myślę, że w tej chwili będą przekładane silniki, bo na tamtym motocyklu, którym wyjechał pierwszym, był dużo szybszy. Wiadomo, że ramy nie odbudują, a jeszcze można przełożyć silnik w drugą ramę i myślę, że on też będzie rywalizował jeszcze dzisiaj. Widzieli Państwo przed momentem punktację za pierwszy bieg w tym spotkaniu. Za momencik zobaczymy bohaterów drugiego biegu. No i Piotr, ja już tutaj zacieram ręce, ponieważ zaglądam w program i widzimy Jasona Krampa, Jarosława Hampela. Partnerem Jarka Hampela będzie Krzysztof Słaboń, natomiast Jason Kramp będzie miał za partnera w parze Marcina Jagusia. Tak, ja myślę, że będziemy tutaj mogli w każdym biegu kibicować, bo jak sobie przeglądam tutaj program, to w każdym biegu na pewno będą emocje i zawodnicy będą się ścigać, a poziom obu drużyn, wydaje mi, jest podobny, także będą ciekawe zawody. Hampel w czerwonym, w żółtym Kramp, w niebieskim Słaboń, Jaguś, Marcin Jaguś, bo to ważna informacja, w kasku koloru białego, był wpisany do programu Arkadiusz Kalwasiński, ale trener Jan Zombik, kiedy przyjechał do stolicy Dolnego Śląska, od razu przekazał nam informację, że Arek w tym meczu nie pojedzie. Mamy jeszcze 40 sekund do rozpoczęcia tego biegu. Już kierownik startu zaprasza. Jason Kramp obok Jarosława Hampela. Jakieś chyba problemy są. Tak, z taśmą maszyny startowej jest już chyba wszystko w porządku. I tylko teraz już Jason Kramp. Na niego czekamy. Zawodnik, który w tym sezonie zapowiada walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata. Sprawdźmy, w jakiej jest formie. Całkiem dobrze jeździ w lidze angielskiej. Taśma w górze. Hampel czy Kramp? Chyba Australijczyk jest pierwszy. Za jego plecami mamy Jarosława Hampela. Na trzecim miejscu był Słaboń. Jeszcze jeden upadek. Mamy Marcina Jagusia na prostej. Nie opanował motocykla. Zobaczymy to zaraz po wtórce. Wyścig zostaje przerwany. Marcin Jaguś, bardzo dobry junior,
Zobaczmy, jak do tego doszło. Przypomnę, Jagus jechał w kasku białym, szeroko. Tak, tutaj bardzo dobrze wyjechał Kramp. Para wrocławska odjechała dość szeroko. Niestety tutaj nie starczyło już miejsca dla Jagusia, który uderzył z wyjścia i on po prostu upadł. A tam jest z wyjścia tak dziwnie się wyjeżdża, można powiedzieć, bo jakby było zwężenie i tam zazwyczaj zawodnicy haczą stópką, czyli hakiem. I tu będzie na pewno widać w tej chwili, jak Jaguś tutaj uderzył. Tak po prostu zbyt szeroko pojechał ten tor. No zawężony był i on w zasadzie nie miał miejsca, on musiał tylko upaść. Tak, tutaj Krzysiek Słaboń też się odsunął. Odsunął się właśnie, żeby złapać przyczepność. Nie wiem, nie sądzę, żeby widział tutaj Jagusia i miał wpływ na to. Trwa konsultacja arbitra. Jest nim pan Jerzy Najwer. Za chwileczkę będziemy mieli informację, czy wyścig jest w czteroosobowym składzie. Nie, już mamy informację, że Marcin Jaguś za spowodowanie przerwy we wyścigu drugim zostaje z tego biegu wykluczony. Tak więc Jason Kramp będzie jechał sam. Kramp kontra Jarosław Hampel i Krzysztof Słaboń. Powoli schodzi Marcin Jaguś. Jest jeszcze na murawie Stadionu Olimpijskiego. No nie rozpoczął się ten mecz zbyt szczęśliwie. Dwa biegi, dwa upadki. Tak, jest stawka dość duża w tym meczu i widać, że każdy z zawodników walczy jak może i stąd się biorą upadki. Po prostu zbyt duże ambicje i czasami się tak właśnie to kończy. Tak więc przypomnijmy raz jeszcze. Marcin Jaguś zostaje wykluczony z powtórki do biegu drugiego i będziemy na torze oglądać trzech zawodników. Krampa, osamotnionego, reprezentującego barwy Apatora, Adriany Toruń, Hampel i Słaboń, to duet drużyny Atlasu Wrocław. Pobijany Marcin Jaguś, no ale chyba wszystko jest w porządku. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Marcin, jesteś z tego biegu wykluczony, ale podstawowe pytanie, ściskasz się za ramię, chociaż wszystko wydaje się być w porządku oprócz bólu. Jak ocenisz decyzję arbitra, który wykluczył cię z powtórki tego wyścigu? Nie powinien mnie wykluczyć, bo po prostu byłem do płotu przyciśnięty, nie zmieściłem się tam. Zamknąłem klapem, ale doleciałem do płotu, powinienem nie być wykluczony. Dziękujemy bardzo. Tyle Marcin Jaguś, poobijany, bolesny uraz obojczyka. Miejmy nadzieję, że ten zawodnik wystąpi jeszcze w dzisiejszym spotkaniu. Poproszę jeszcze raz o analizę naszych ekspertów. Marcin Jaguś wykluczony. Sędzia dzisiaj jest, ja powiem tak, ja się nie będę podejmował oceny arbitra, tym bardziej, że dzisiaj na trybunach całe szefostwo Głównej Komisji Sportu Żużlowego, no i sędzia jest też troszeczkę pod presją, musi uważać, ale to już nie była walka na łuku, to już było wyjście i sędzia miał prawo podjąć taką decyzję. Ja myślę, że miał prawo, tym bardziej, że z tego, co ja tutaj widziałem, nie było jakiegoś kontaktu pomiędzy dwoma zawodnikami, czyli no, został wykluczony ten, który spowodował upadek, a na upadek spowodował właśnie Jaguś. On... Ja nie wiem, wydaje mi się, że zbyt szeroko po prostu wyjechał i zahaczył o płot, ale nie było jakiegoś właśnie kontaktu, żeby czy Krzysiek Słaboń go pchnął kołem, nic takiego na pewno nie było. Zawodnicy już powoli wyjeżdżają do biegu na bis, można byłoby powiedzieć. Drugi raz. Drugi wyścig meczu Atlas Wrocław, Apator Adriana Toruń. Jarosław Hampel na torze. Jeździ już w lidze niemieckiej. Zresztą występuje tam chociażby wspólnie z Tomkiem Bajerskim, którego też dziś oglądać będziemy. No i to, co najważniejsze. Wczoraj 22 urodziny, ale jak sam mówił, nie ma czasu na to, żeby świętować. Wielkie brawa dla Jarka Hampela. No i zobaczymy raz jeszcze, bo przy tym pierwszym starcie Australijczyk pokazał, że ma przede wszystkim świetnie przygotowany motocykl. Wykluczony Marcin Jaguś. Za chwilę powtórka startu do biegu drugiego. Hampel, Kramp i Słaboń. Tylko w trzyosobowej obsadzie. Już są pod taśmą. Przypomnę, Kramp w kasku koloru czerwonego, ale tak jak mówiłem przed momentem, już pokazał kilka minut temu, że motocykl ma przygotowany fantastycznie. Jest taśma w górze. Jason Kramp jest na prowadzeniu. Szeroko pojechał Krzysztof Słaboń i Jarek Hampel jest na miejscu trzecim.
piekielnie ciężko będzie odebrać 3 punkty Australijczykowi w tym wyścigu. Już powiększa Jason Kramp, były zawodnik WTS-u Wrocław, ścigał się w drużynie wrocławskiej przez 2 sezony, w 95 i 99 roku, zna ten tor fantastycznie, no i pokazuje na półmetku rywalizacji w drugim biegu, że czuje się w stolicy Dolnego Śląska naprawdę bardzo dobrze. Po raz drugi w tym meczu wyścig układa się na remis, na 3-3. Jeżeli tak będzie w całym meczu, będziemy mieli remis 6-6. Przypomnę, ostatnie okrążenie Kramp. Na drugim miejscu mamy Krzysztofa Sławonia. Jarek Hampel jedzie po jeden punkt. Ostatni wiraż. Jason Kramp. Wyniosło go troszeczkę na szeroką. Dla niego 3 punkty, 2 dla Krzysztofa Sławonia, 1 dla Jarka Hampela. No i to potwierdza też opinię, że spotykają się dwie drużyny bardzo równe, wyrównane. Po dwóch biegach mamy remis, 2 razy po 3 do 3, w sumie 6-6. I zobaczmy powtórkę wyścigu drugiego. To nie ma co się nad nią rozwodzić, o wszystkim decydował start. Tak, start, który zdecydowanie wygrał Kramp. On odjechał w zasadzie do 30 metrów o jeden motocykl, wyprzedził pozostałych rywali. Następnie pojechał już tutaj w taką ścieżkę usypaną, on dostał prędkości. Za nim również pojechał Krzysiek Sławoń, który wykorzystał to, że Jarek Hampel jechał przy krawężniku, czyli no nie miał tej przyczepności takiej. I tak też zawodnicy dojechali. Kramp jako pierwszy, Krzysiek Sławoń drugi, Jarek Hampel jako trzeci, no i Jaguś wykluczony. Krzysiek Sławoń, 2 punkty dla niego, to ciekawy zawodnik, rok temu reprezentujący barwy ZKŻ-u Zielona Góra. Na wiosnę dogadał się z byłym klubem, ale nie jeździ równo. Ma wyścigi, w których błyszczy, aby za moment pojechać bardzo słabo. Nie wiadomo tak naprawdę, z czego to się bierze. Z tego co wiem, zawodnicy dostali wszyscy jednakowe motocykle. Tak, ale Krzysiek zmienił tunera, on najprawdopodobniej ma kłopoty z motocyklem. Ja myślę, żeby go dopasować, nie jest to takie proste. Krzyśkowi się no jak na tą chwilę nie udaje, zobaczymy, może dzisiaj ten motocykl jego naprawdę zagra tak, jak on by chciał. I ja myślę, że on się będzie po prostu uczył z meczu na mecz, powinno mu jeździć się coraz lepiej. Piotr, czekamy na piękny żużel, czekamy na mijanki, na wyprzedzanki. Może będą te speedwayowe emocje objawiać nam się w wyścigu trzecim. Zobaczymy tam Drabika, Protasiewicza, Gapińskiego i Bajerskiego. Piotr Protasiewicz najbliżej krawężnika, obok niego Drabik, Bajerski w kasku białym i Tomasz Gapiński w kasku koloru niebieskiego. Jeszcze próbują startów, jeszcze nie ma ich. Pod taśmą maszyny startowej dojeżdża teraz Tomek Bajerski. Taka delikatna wojna nerwów. Przygotowany Tomek Gapiński. Zawodnicy, którzy wzmocnili drużynę Atlasu Wrocław, okazali się prawdziwym wzmocnieniem, mimo iż niektórzy mogli w to powątpiewać. Przychodzący z Piły, która spadła. No i jakby chociażby w przypadku Piotra Świderskiego z Rawicza, ale naprawdę fantastycznie wkomponowali się w to towarzystwo Wrocławia. Ważny start Gapińskiego, jest także Drabik, został na miejscu trzecim. Piotr Protasiewicz, wrocławianie obejmują podwójne prowadzenie na czwartym miejscu. Mamy Tomka Bajerskiego, ale Piotr Protasiewicz nie rezygnuje. On przecież tor we Wrocławiu zna równie dobrze jak Drabik czy Gapiński. Kto wie, czy może nawet nie lepiej, ale nie daje rady motocykl Piotra Protasiewicza. Daleko z tyłu został Tomasz Bajerski, a my podziwiamy jazdę parą w wykonaniu Tomka Gapińskiego i Sławomira Drabika. Sławomir Drabik to jest zawodnik, któremu można gratulować w tym sezonie praktycznie w każdym meczu. Wczoraj pojechał rewelacyjnie, zdobył 15 punktów. No i ten mecz rozpoczyna równie dobrze. Wszystko układa się na 5-1 w wyścigu trzecim dla drużyny wrocławskiej. Tomasz Bajerski jakieś ma kłopoty, wyraźnie nie ma współpracy między tym zawodnikiem a motocyklem. Cieszą się kibice wrocławscy, bo jest z czego. Tomasz Gapiński, dla niego 3 punkty, Sławomir Drabik 2, Piotr Protasiewicz 1, bez punktu Tomasz
Bajerski. 5-1 i tym samym mamy 11-7. Po raz pierwszy w tym meczu jedna z drużyn obejmuje prowadzenie. Oto punkty na naszych monitorach. No i co? Jakbym przewidział to, że Drabik naprawdę w tym sezonie jeździ świetnie. Tak, tutaj Drabik bardzo dobrze wyjechał ze startu. Równie dobrze wyszedł Piotrek Protasiewicz. Agapiński zupełnie niespodziewanie pokazał się na szerokiej, gdzie złapał przyczepność. Wspólnie ze Sławkiem Drabikiem pojechali następnie parą. Próbował jeszcze Piotrek Protasiewicz tutaj dojechać do Sławka, ale naprawdę widać, że motocykle i Gapińskiego, i Drabika są bardzo, bardzo szybkie. Myślę, że Piotrek Protasiewicz będzie się przekładał, on zmieni sobie przełożenia i też zacznie za chwilę jechać i naprawdę pokaże, na co go stać. A jakieś kłopoty faktycznie być może z motocyklem miał Tomek Bajerski, którego, no, można powiedzieć, że troszeczkę nosiło po torze. Mamy przerwę w meczu, trwa równanie toru. Rozpoczęliśmy bardzo szybko. Będziemy z Państwem wspólnie jeszcze przypominać sobie to, co działo się w trzeciej kolejce. Za momencik jednak będziemy mieli rozmowę w Parku Maszyn. Podchodzi tam, z tego co dobrze widzę, Tomek Gapiński. Tak więc przenieśmy się raz jeszcze do Parku Maszyn. Jesteśmy z Gapą w parkingu, atomowe wyjście spod taśmy startowej. Sławek Drabik jeszcze atakowany przez pierwsze dwa kółka przez Piotra Protasiewicza. No i widać, że również i dzisiaj start na tym bardzo dobrze przygotowanym torze jest kluczowy. Tak, dokładnie. Dzisiaj jest troszeczkę twardziej, bo jak widać, słońce nam świeci bardzo mocno, także tor dzisiaj jest twardszy niż zawsze we Wrocławiu. Także start będzie decydował dzisiaj przede wszystkim. To jednak goście muszą teraz rozwiązywać pewne zagadki tego toru. Oni muszą się przekładać, wyjeździcie tutaj na co dzień. Ale pierwsze biegi pokazały, że i młodzi zawodnicy Apatora, i Atlasu, i pozostali seniorzy radzą sobie tutaj dobrze. Może być ciekawy mecz. Tak, dokładnie. Apator Toruń i WTS Wrocław. Jesteśmy razem w sumie na pierwszym miejscu. Także walka będzie do 15 wyścigu. Czekamy na tą walkę. Tyle Tomasz Gapiński na żywo z parkingu. Drodzy Państwo, dziś spotykają się we Wrocławiu niepokonane do tej pory drużyny. Mamy przerwę, jest równanie toru, jest także polewaczka. Zobaczmy w takim razie, jak prezentują się w tym sezonie i wrocławianie, i ekipa z Torunia. Po trzech biegach meczu Atlas Wrocław kontra Apator Adriana Toruń wrocławianie prowadzą 11-7. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy przed telewizorami śledzą wydarzenia na torze Stadionu Olimpijskiego. W wyścigu czwartym będziemy mieli zmianę. Poobijany Piotr Świderski nie chce chyba ryzykować. I zawodnik, i przede wszystkim trener Marek Cieślak dają szansę, aby Piotr odpoczął. W jego miejsce oglądać będziemy Roberta Miśkowiaka. Ja myślę, że w tym czasie jest przekładany silnik, tak jak wcześniej żeśmy mówili, ten, który był, no, szybki i było widać na początku u Piotrka Świderskiego, i stąd jest zastąpiony Miśkowiakiem, który, no, pojechał bardzo dobrze, bo przywiózł 3 punkty w swoim pierwszym wyścigu. Także Marek Cieślak wykorzystuje w zasadzie wszystko to, co może, całe swoje siły. I teraz zobaczymy, jakie będą kroki, no, Jana Ząbika. Na razie i zawodnicy, i mechanicy uwijają się w parku maszyn. Jest okazja do tego, aby przypomnieć sobie dane dotyczące wrocławskiego toru. Najważniejsza informacja to te magiczne 64,2, czyli rekord toru należący do Tony Rickardsona, ale ten rekord, pamiętajmy, został 2 tygodnie temu wyrównany przez Lee Adamsa w spotkaniu Atlas Unia Leszno. Licencja toru 249, długość 387,4. Rekord toru, tak jak wspomniałem, należący do Tony Rickardsona. I on jest zapisywany w statystykach jako, że ustanowił ten rekord jako pierwszy. A my powracamy do dania głównego. Wyścig czwarty meczu Atlas Apator. Przed nami już są zawodnicy na torze. Jest m.in. Wiesław Jaguś, no i jest Greg Hancock. Zawodnik, który od piątku ma tutaj prawdziwy żużlowy maraton. Bo w piątek startował w pojedynku Oxford Pool. Tam zdobył 13 punktów dla Oxfordu. Oxford wygrał tamto spotkanie nieznacznie, 3 punktami, ale wygrał. No i co ciekawe, bardzo dobrze pojechał w tamtym spotkaniu Rafał Dobrucki, który w 7 startach zdobył 15 punktów, nieco słabiej Sebastian Ułamek 7. Ale co jest najważniejsze, przed tygodniem Hancock nie jeździł, bo był
mocno poobijany także po meczu w lidze angielskiej. Rozmawiałem z nim przed tym spotkaniem, troszeczkę narzekał na ból ramienia, no ale jak sam mówi, no nie może aż tak długo pozostawać poza torem. Przyjechał na dwa mecze ligowe do Polski, teraz rozgrywany jest właśnie ten drugi. Hekok najbliżej krawężnika, Jaguś w kasku koloru żółtego, Miśkowiak w kasku niebieskim, Adrian Miedziński w kasku koloru białego. Wyścig czwarty, jak na razie gospodarze prowadzą 11-7. Kierownik już podprowadza, kierownik ma troszeczkę problemy z tym, aby zaprosić zawodników. Nerwy z jednej i z drugiej strony. Na razie 4 punkty różnicy na korzyść gospodarzy. Jak będzie po tym spotkaniu, jak będzie po tym biegu, przekonamy się za minutę i kilka sekund. Już ryczą silniki zawodników. Miśkowiak jest pierwszy, a Greg Hancock musi walczyć o miejsce trzecie razem z Adrianem Miedzińskim. O Boże! Znowu upadek i znowu wyścig zostaje przerwany. Leży na torze Adrian Miedziński. Nie widzieli tego przez moment zawodnicy. Pozostała trójka. Adrian Miedziński. Chyba będzie wszystko w porządku. Oby tak się stało. No bardzo duża prędkość na wejściu w łuk, także upadek na pewno będzie bolesny. I teraz będziemy mogli zobaczyć tutaj, czy Greg Hancock był sprawcą tego wypadku. Zaraz to się okaże. To było dotknięcie, ale to nie było jakieś powiezienie. Ja myślę, że tutaj każdy zawodnik walczył o swoją pozycję i zaraz jeszcze raz będziemy mogli się temu przyjrzeć. Bardzo równo obaj zawodnicy wjechali w łuk. Tutaj Adrianowi uciekło koło. Być może Hancock dotknął motocyklem Adriana. Sędzia wykluczył Hancocka. To już wiemy. To wiemy. Najważniejsze, że jemu się nic nie stało, bo stał teraz... Jest tata Adriana obok niego. Świetny kiedyś zawodnik. No ale chyba wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o zdrowie 19-letniego zawodnika Apatora Toruń. Ciekawe, co ma do powiedzenia. Adrian Greg Hancock wykluczony, ale oczywiście pytanie, które się nasuwa. Mimo grymasu bólu wszystko widać, że jest w porządku, bo idziesz o własnych sił. Uderzyłem mocno plecami, ale na szczęście kości są całe. Jak zapatrujesz się na decyzję arbitra? I didn't see you, I'm honest. Greg Hancock powiedział, że nie widział cię, przeprosił. Bardzo dżentelmeńskie zachowanie tego zawodnika. Dziękujemy bardzo. Tyle. Adrian Miedziński opuszcza już w spokoju murawę stadionu we Wrocławiu. Ja oddaję głos Pawłowi i Piotrowi. No ja jestem pod wrażeniem przede wszystkim zachowania Grega Hancocka. To wielokrotnie dawało się odczuć, że to jest świetny zawodnik, ale także wielki dżentelmen. Podszedł do Adriana, usprawiedliwił się i przede wszystkim przeprosił. To ja powiem szczerze, nie zawsze takie sytuacje zdarzają się na torze. Tak, no tutaj mieliśmy właśnie obraz dwóch zawodników, którzy no, nawzajem do siebie powiedzieli na pewno słowa, których każdy z nich oczekiwał. Jak się okazało, Hancock tutaj nie widział Miedzińskiego, Adriana, i stąd doszło do upadku. Przed momentem był u nas sędzia, chciał zobaczyć powtórkę, ale odszedł już. No, raz podjęta decyzja oczywiście poszła w świat. No ja się tylko obawiam, bo rozegrane są do tej pory tylko 3 wyścigi i mamy pana sędziego. Panowie koledzy na wozie, jeśli mamy taką możliwość, przeanalizować jeszcze raz to, co wydarzyło się w momencie, kiedy walczyli o punkty i Hancock, i Miedziński. Przypuszczam, że sędzia też tak dla uspokojenia siebie chce zobaczyć tę sytuację. Tu szli, tak jak Piotr opowiadał, bardzo równo. Zobaczymy, jak skomentuje tę sytuację Greg Hancock.
Przenieśmy się do parku maszyn. Za momencik zapytam Amerykanina, jak ta sytuacja wyglądała w jego opinii. You can see on the telly how close was it. What do you think about this situation on the track? Yeah, well, I saw him on the straight and then I passed him coming into the corner now. And I didn't see him and all of a sudden I don't think it was me. I think if he touched my bike maybe, but I didn't feel it. Widziałem Adriana na prostej, potem zniknął z pola mojego widzenia, gdy dojeżdżałem do łuku. W momencie tym właśnie pojawił się po mojej prawej stronie. Wtedy już go nie widziałem. Być może było to dotknięcie mojej maszyny o tył mojego koła. But it's fair enough. It's nobody hurt. Yeah, nobody got hurt. I guess it's a racing incident, but it could have been better. To tylko ściganie, mogło wszystko ułożyć się inaczej. Na szczęście nikt nie został ranny i jedziemy dalej. Tyle Greg Henko. Możemy sobie zapisać literkę W przy nazwisku Greg Hancock. W swoim pierwszym starcie Amerykanin został wykluczony, no ale te powtórki tutaj analizowaliśmy. To, co mówił jeden i drugi zawodnik, no to ciężko jest zawsze podejmować taką decyzję. No niemniej została ona podjęta. Greg Hancock jest wykluczony we wyścigu czwartym, więc oglądać będziemy Wiesława Jagusia i Adriana Miedzińskiego, a drużynę wrocławską reprezentował będzie Robert Miśkowiak, zawodnik, który przed tygodniem pojechał bardzo dobrze w meczu ligowym. Zdobył w Zielonej Górze 14 punktów. Kilka dni temu wywalczył trzecie miejsce w finale eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów tutaj we Wrocławiu. Zawody tamte wygrał Adrian Miedziński, tak więc to też jest potwierdzenie tego, że dziś nie tylko, to znaczy to jest potwierdzenie tego, że spotykają się dobre drużyny, równe z bardzo dobrymi juniorami. No, tak, to tak, dokładnie i przede wszystkim bardzo dobry sprzęt tutaj cechuje te dwie drużyny, bo tak jak i Wrocław, tak i Toruń są bardzo, bardzo szybcy i oni pokazują dzisiaj, że naprawdę mogą się pomiędzy sobą ścigać i ja myślę, że będziemy mogli w pozostałych wyścigach zobaczyć naprawdę fajną walkę. W tej chwili nam się to przeciąga i ten czas biegnie, ale zawodnicy no, na pewno będą się chcieli sprężyć i wszyscy, żeby to się odbyło jak najszybciej już w tej chwili. Tam Jason Crump w wymianie informacji z Wiesławem Jagusiem, a my mamy informację dotyczącą stanu zdrowia Marcina Jagusia. Marcin Jaguś ma złamaną łopatkę, no i będzie przymusowa kwarantanna od ligowego Speedwaya. Troszeczkę się to wszystko przedłuża. Czekamy na Adriana Miedzińskiego. Widzimy go w tej chwili w parku maszyn. Czeka jeszcze na sygnał od sędziego, aby powoli zacząć rywalizację we wyścigu czwartym. Jeszcze jest obok niego Jan Ząbik. No może w takim razie poproszę kolegów na wozie o to, aby zaprezentowali nam ciekawe statystyki, które przygotowują dla nas dziennikarze tygodnika żużlowego, bo pojedynki między Apatorem i Atlasem, a to o tym trzeba jeszcze powiedzieć, obie drużyny tu oglądamy przygotowującego się Sławka Drabika, trochę poddenerwowany tym, że ten mecz się tak przeciąga. Piotr Baron, dla tych, którzy nie kojarzą jeszcze tak żużla jak ci najwierniejsi sympatycy, to zawodnik, który jest i związany z Apatorem, i z Atlasem. No i Piotr, spójrz, od roku 92, 16 spotkań rozegranych w lidze między tymi zespołami. Lepsze statystyki na korzyść zawodników, którzy jeżdżą w Toruniu. Najwyższa wygrana Wrocławian, Sparta Apator 60-30. Miało to miejsce 10 lat temu. Najwyższa wygrana Torunian w 97 roku, Apator WTS 64-26. W zeszłym roku obie drużyny ścigały się czterokrotnie. Najpierw w tej serii zasadniczej, później playoff. No i spójrzmy, WTS Apator 50-40, Apator WTS wygrana Torunian, WTS Apator wygrana gości w tamtym przypadku i Apator WTS 49-41. W zeszłym roku Apator był drużyną gwiazd, jak to się zwykło mówić, ale mistrzostwa nie zdobył, a tu Marcin Jaguś, jak na razie największy pechowiec tego spotkania, już z opatrunkiem, już ręka lekko usztywniona. No, ale niebawem można będzie się spodziewać tego, że zostanie założony opatrunek gipsowy. Mamy na to, że dwójkę zawodników do biegu czwartego jest
Wiesław Jaguś, jest także Robert Miśkowiak, no i pędzi Adrian Miedziński. Nie podoba się wrocławskim kibicom ta sytuacja związana z Adrianem Miedzińskim. Mają tutaj wrocławscy kibice żal do sędziego za to wykluczenie Grega Hancocka, ale tak jak mówię, to już jest historia. Greg Hancock wykluczony, Jaguś, Miśkowiak i Miedziński. Oto trzech zawodników, którzy walczyć będą o punkty w biegu numer 4 tych zawodów. Dobry start Miśkowiaka! Jest pierwszy, szeroko próbuje pojechać Adrian Miedziński, ale nie nabiera jego motocykl takiej prędkości. Na miejscu drugim mamy Wiesława Jagusia. Szeroko próbuje zaatakować wrocławianina, ale Robert Miśkowiak prowadzi swój motocykl perfekcyjnie. Wybrał taką środkową ścieżkę na tym torze. Tam to zwłaszcza tylne koło czuje się fantastyczne. Niesamowita przyczepność. Teraz Jaguś próbuje zejść do krawężnika. Robi się piękna walka. Jaguś kontra Miśkowiak. Podniosło przednie koło Jagusiowi, ale nie dał rady przejść na pierwsze miejsce punktowane 3 punktami. Cały czas Robert Miśkowiak atakowany przez Jagusia. Jak nie przy krawężniku, to może uda się po szerokiej, ale nie udaje się. Teraz Jaguś, ależ piękna szarża Jagusia. W końcu wychodzi na pierwsze miejsce. Wyścig z remisu 3-3 układa się na zwycięstwo zespołu gości w stosunku 4-2. Tylko czy Jaguś dowiezie te pierwsze miejsce do końca? Tak jest! Zwycięstwo drużyny Apatora. Jaguś 3 punkty, Miedziński 1, wykluczony Hancock, Miśkowiak 2 punkty. Szybko podliczamy, 13-11, tak więc ta przewaga drużyny wrocławskiej wcale nie jest taka duża. Robert Miśkowiak niesamowicie mocno atakowany przez Jagusia nie dał rady. Spójrzmy, to kluczowy moment tego wyścigu. Tak, no cały czas był naciskany Miśkowiak przez Jagusia. Jaguś jest bardzo szybki i bardzo dobrze dzisiaj sobie radzi na tym torze i w końcu popełnił błąd. Ja myślę, że tutaj jeszcze troszeczkę doświadczenia brakuje, ale należy tutaj pochwalić właśnie Wiesia, który no bardzo, ale to bardzo dobrze jedzie przy krawężniku. On się pokazał wcześniej Miśkowiakowi właśnie przy krawężniku po to, aby właśnie pojechać szeroko, wykorzystać tą nawierzchnię. Właśnie tutaj mamy obraz, jak już to jest drugie wejście. On pojechał szerzej. Zreflektował się Miśkowiak, który zaczął się wysuwać. Jaguś no pięknie przyciął do krawężnika, można powiedzieć. I tutaj już zaczął sobie radzić no, jako lider tego biegu. On wyszedł na prowadzenie i następnie on nadawał warunki jazdy. On sobie pojechał tą ścieżką, która faktycznie jest bardzo szybka i bardzo przyczepna. Naprawdę bardzo ciekawy wyścig. No i w końcu wygrywają zawodnicy z Torunia. Jak to jest? Jeździłeś w jednej i w drugiej drużynie. W tej chwili, a powiedzmy sobie szczerze, nie pochodzisz ani z Torunia, ani z Wrocławia. Mieszkasz teraz we Wrocławiu, dłużej jeździłeś. Pochodzę z Torunia. Tak, pochodzę z Torunia, mieszkam obecnie we Wrocławiu. Miałem zaszczyt startować we Wrocławiu, jak i w Toruniu. Ja myślę, że no cóż, z każdym klubem się człowiek zżyje po jakimś czasie, kiedy się spędza tego czasu, no wiadomo, że mnóstwo, bo przy żużlu to od rana do wieczora się pracuje, także ja po prostu czuję się, jakbym był z Toruniu, jeździł we Wrocławiu może dłużej, może dlatego, że z licencją więcej startowałem we Wrocławiu i swoje najlepsze lata je miałem też we Wrocławiu, ale na pewno sentyment jakiś się czuje. Ja myślałem, że spod Torunia jesteś i tak, no proszę, no zawsze się człowiek czegoś dowie o koledze. Słaboń, Protasiewicz, Hampel i Bajerski. Ale mam nadzieję, że się Piotr nie gniewasz. Nie, absolutnie. Nie, wszystko w porządku, dobrze. Wyścig numer 5 zaciętego, wyrównanego spotkania. 13-11 prowadzą gospodarze. 2 punkty, tylko różnicy. Wcale nie jest to wielka przewaga. Protasiewicz, Bajerski, Słaboń i Hampel. Słaboń! Szeroko jedzie Bajerski! Bajerski, ależ piekielnej mocy dostał ten motocykl, a Piotr Protasiewicz walczy z Jarkiem Hampelem o trzecie miejsce. Zachwiało tam motocyklem torunianina. Nie wykorzystuje tego jednak
Jarosław Kampel jedzie na czwartym miejscu. Na drugim mamy Krzyśka Słabonia. Jak na razie zapowiada się na najlepszy występ Słabonia w tym sezonie. Teraz zakopał się, ależ tam się dzieje. Protasiewicz nie opanował motocykla, tylko czy zdąży Pepe opuścić tor. Patrzymy, co zrobi Piotr Protasiewicz. Tak, wielkie brawa dla Piotra Protasiewicza, że tutaj nie ma żadnego kombinowania. Zdążył zejść z toru i będzie... To wszystko wyglądało na remis. Prowadzi Bajerski, który słabo, bardzo słabo pojechał w pierwszym wyścigu. Na drugim miejscu mamy Słabonia, na trzecim Jarka Hampela, upadek Piotra Protasiewicza i mamy, wszystko na to wskazuje, trzeci w tym meczu remis w stosunku 3 do 3. Szybko podliczam, 16 do 14. Taki jest stan rywalizacji w tym biegu. Wyraźnie coś nie szło Tomkowi Bajerskiemu z tym motocyklem. No tutaj jechał już fantastycznie, a tu Piotr Protasiewicz. Tak, Piotrek no, wpadł w dziurę i on przez tą dziurę właśnie się przewrócił. Jego tam podniosło, następnie musiał się bronić, aby nie uderzyć w bandę. Tutaj właśnie był taki moment, gdzie wjechał w dziurę. Ten motocykl ma widocznie tak ustawiony, że jest bardzo czuły i no, nie ustrzegł się błędu. Pozostali zawodnicy również wjeżdżają w te dziury. Jedni wykorzystują je po to, aby dostać, no, można powiedzieć, szybkości. Oni tam najeżdżają, żeby ten motocykl się rozpędzał. Inni z kolei, którzy mają motocykle bardziej takie nerwowe, omijają te dziury. No, Piotrek akurat w nią wjechał i upadł. Piotr Protasiewicz, on na naszych ekranach. To już jego 13 sezon. Myśmy się przyzwyczaili i to się tak ciągnie, że Piotr indywidualny mistrz świata juniorów, ale Piotr ma już 29 lat. W tym piątym biegu niestety punktów nie zdobył. Już myśli o indywidualnych mistrzostwach świata. Ale jak mówi, nie ma tutaj jakiegoś specjalnego systemu przygotowań do mistrzostw świata. Dobrze przygotowany sprzętowo, no niestety nie zawsze się udaje. Można byłoby powiedzieć 16 do 14 po 5 rozegranych do tej pory biegach. Już są przygotowani zawodnicy do biegu 6 i przyjdzie nam tutaj zatrzeć ręce po raz kolejny. Karol Ząbik, przypomnę. A, będziemy mieli zmianę, bo widziałem Karola Ząbika, tak więc na pewno za Jagusia już do końca będzie jeździł Ząbik. I mamy jeszcze jedną zmianę za Świderskiego, będzie jechał Miśkowiak. No, bardzo eksploatowany jest Miśkowiak, 6 bieg i jego 3 występ. Obciążenie niesamowite. No i pojedynek dwóch świetnych zawodników. Byłego mistrza świata i tego, który o tym tytule cały czas marzy, ale cały czas staje mu ktoś na drodze. Jak nie Tom Rickardson, to Duńczyk Nicky Pedersen. Oczywiście mowa o Jasonie Krampie. Robert Miśkowiak w parku maszyn. Już przygotowany, już wyjeżdża na tor. Za chwileczkę wyścig 6. Przypomnę, Greg Hancock, Jason Kramp, Miśkowiak i Karol Ząbik. Chyba w ciemno można zapisać, że Marcin Jaguś, to, że nie wystąpi, to jest pewne. Natomiast, że zastępował go będzie najmłodszy dziś na stadionie, jeśli chodzi o zawodników, Karol Ząbik. To dopiero dla niego drugi sezon. No ale zespół toruński zawsze słynął z tego, że miał świetnie dysponowanych juniorów, wychowywał takie gwiazdy jak Piotr Baron. No, cała masa tych świetnych zawodników. Niesamowicie skuteczny system szkolenia młodzieżowców. Karol Ząbik, on jest pod taśmą. Jason Kramp, najbliżej krawężnika, obok niego Greg Hancock, a przy bandzie mamy Roberta Miśkowiaka. Jak na razie 5 punktów i jak na razie Robert Miśkowiak jest najskuteczniejszym zawodnikiem w tym meczu. Wrocławianie na dwóch kolejnych pozycjach. Na drugim miejscu mamy Miśkowiaka. Teraz tuż obok niego jedzie Amerykanin Greg Hancock. Karol Ząbik jedzie na miejscu, które nie gwarantuje
przywiezienia zdobyczy punktowych, a prowadzi Jason Graham. No, wybornie jest przygotowany do tego sezonu. Błyszczy w lidze angielskiej. Bardzo dobry występ przeciwko w meczu Peterborough w Bellevue. Tam zdobył 13 punktów. Teraz równie dobrze i skutecznie prezentuje się dziś na torze Stadionu Olimpijskiego i zapowiada się, że to Jason Graham zdetronizuje jak na razie Miśkowiaka, jeśli chodzi o indywidualne punkty. Graham wszystko wskazuje na to, że zanotuje drugie indywidualne zwycięstwo w tym meczu. Jeszcze Karol Zombik, tam szaleńcza akcja po szerokim łuku, ale nie daje rady. Mamy czwarty w tym meczu, remis 3-3 i w całym pojedynku 19-17. Uzupełniamy programy. Jason Graham był pierwszy, na drugim miejscu przyjechał Miśkowiak, na trzecim Hancock bez punktu. Karol Zombik, no i chyba to jest pierwszy, to jest drugi bieg, który zakończył się, odbył się tak, jak to wszystko powinno wyglądać. Miejmy nadzieję, że więcej będzie takich wyścigów. Tu mamy powtórkę, bardzo dobrze wyszedł Jason Graham, jak i Hancock. Miśkowiak szerzej zaczął ścinać do krawężnika i on tutaj też zaczął się liczyć, można powiedzieć, żeby walczyć z Krampem. Hancock był dość dobrze rozpędzony, no następnie jechał już za Miśkowiakiem, także niewiele mógł też zrobić, a Kramp no zbiegł z okrążenia na okrążenie, coraz szybszy, rozkręcał się, widać, że dysponuje bardzo dobrym motocyklem i on równie dobrze jest przygotowany do tych zawodów. Dwie trójki o czymś tutaj świadczą. Jason Graham jak na razie najskuteczniejszy w dwóch startach. Dwa razy był pierwszy. Raz walczył ze Słaboniem i z Jarkiem Hampelem. Teraz pozostawił za swoimi plecami, za sobą Miśkowiaka i Grega Hancocka. Drodzy Państwo, kilka dni temu tutaj we Wrocławiu odbyły się zawody finałowe krajowych eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata. Oto szóstka, która będzie reprezentować Polskę właśnie w tych zawodach. No i spójrzmy, na pierwszym miejscu Adrian Miedziński, na trzecim Robert Miśkowiak, na trzecim miejscu Robert Miśkowiak, na szóstym Piotr Świderski. Mamy tutaj także Janusza Kołodzieja na drugim, Mirosława Jabłońskiego i Chliba ze Stali Gorzów. Kolejne miejsca Suchecki, Jeleniewski, Szczepania Krępała, Kalwasiński i Klecha. I końcówka. Zawodnicy, którym się nie powiodło, słaby występ Karola Zombika. Przenieśmy się do parku maszyn, tam jest Jason Graham. I to on właśnie, ten gentleman obok mnie, wybornie rozpoczął spotkanie we Wrocławiu. Tor dzisiaj twardawy, jak mówili inni zawodnicy, ale maszyny Australijczyka spisują się bardzo dobrze. It's pretty slick on the track in Wrocław today, but your bikes are very well prepared for today's meeting. Yeah, when we got here before training, I thought the track was going to be exceptionally grippy, so we've had to make some changes to the bike, and luckily it's working good for me, because after all there is a Grand Prix here later in the year, so we want to have a good setup for today. Z uśmiechem mówi, że bardzo ciekawie chce się przygotować do tego meczu i do Grand Prix, który jest we Wrocławiu, dlatego tak szybko dogadał się z torem i z motocyklami, znalazł odpowiednie ustawienie. Mówił, że wcześniej, kiedy tutaj jeździł, było bardziej przyczepnie. Spodziewał się tego, że ta luźna warstwa będzie większa, ale jest nieco twardziej, a on tak szybko dostosował się do toru. You lost one teenager, but still you can beat Atlas in Wrocław. We'll see about that, but you know, We're a young team now, you know. We're basically the same team as last year, just without Tony Rickardson, and you know, we're kind of all under 30 years old, and we all want to do well, and we've got a couple of decent young guys in the team, and we've lost one today, but hopefully Adrian and Carl can pull us through, and we're certainly going to try. Na pewno spróbujemy pokusić się o zwycięstwo w tym spotkaniu. Byłbym ostrożny, mówiąc o wygranej, tracąc jednego juniora. Przypominam, że jesteśmy bardzo młodą drużyną tego roku i walczymy o jak najlepsze pozycje. Na razie nam się to udaje. Mam nadzieję, że za Marcina, Adrian i Karol pojadą lepiej, zdobywając te punkty. Thanks very much, mate. Tyle, Jason Graham.
emocje czekają nas za tydzień. W kolejnej przerwie przedstawimy Państwu zestaw par na piątą kolejkę. Godzina zawodów za nami. Będziemy za moment na półmetku. Wyścig siódmy. Już podjeżdża Tomasz Gapiński pod taśmę maszyny startowej. Jego partnerem, no właściwie to trzeba było powiedzieć, że partnerem Sławka Drabika będzie Tomek Gapiński, Sławek Drabik. No, ja tutaj muszę po prostu chylić czoła. Zawodnik, który jeździ 20 sezon. Nie wiem, czy nie zanosi się na to, że to będzie naprawdę jego sezon świetnej kariery. Która się zaczyna. Tak, tak. On zresztą chyba w swojej sportowym życiu tą karierę zaczynał kilka razy. Był przecież emocjonalnie związany z włókniarzem. Miał takie epizody w swojej karierze jak Biła, Opole, aż w końcu przyjechał, trafił do Wrocławia. Tutaj startuje po raz drugi Drabik najbliżej bandy. A przy krawężniku Wiesław Jaguś w kasku żółtym, Gapiński w kasku niebieskim, Adrian Miedziński w kasku białym, Sławomir Drabik w kasku koloru czerwonego. Ciekawy jestem występu Adriana Miedzińskiego. Świetnie czuł się tutaj w tych zawodach finałowych krajowych eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Dobrze przygotowany sprzętowo do tego sezonu. Ma trzy silniki GM. Mówi, że chce pojeździć troszeczkę w Danii, chce spróbować swoich sił w Czechach, ale nie ma jeszcze takiej pełnej koncepcji, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, jak zaprezentuje się teraz. Jaguś. Jaguś jest pierwszy. Gapiński bliżej krawężnika. Jadą równo. Miedziński, ależ tam panuje ścisk. No i Torunianie na pierwszym i na trzecim miejscu. Tak więc robi się 4-2 dla drużyny z miasta Mikołaja Kopernika. Walczy jeszcze jak lew w czerwonym kasku Sławek Drabik. A prowadzi cały czas Wiesław Jaguś szeroko. Teraz Drabik do krawężnika. Ma problemy z motocyklem. Adrian Miedziński, wykorzystuje to Tomasz Gapiński, który przeszedł juniora Apatora Adriany Toruń. Zrobiły nam się takie dwie pary rywalizujące na torze w tym wyścigu. Najpierw Jaguś i Drabik, teraz Tomek Gapiński oglądający się na Adriana Miedzińskiego. Wygląda mi to na to, iż będziemy mieli piąty, jeśli dobrze spoglądam w swój program, remis w stosunku 3 do 3. Jeszcze Sławek Drabik, szaleńcza próba zaatakowania, nie przynosi powodzenia. 3 do 3. 3 punkty dla Jagusia, 2 dla Drabika, 1 dla Gapińskiego po ewidentnym błędzie Adriana Miedzińskiego, któremu punktów już nie zapiszemy. No i Wiesław Jaguś, drugi występ i drugi raz 3 punkty. Tak, Wiesiek jest bardzo szybki dzisiejszego dnia. Widać, że ten motocykl mu bardzo dobrze pasuje, do tego potrafi się doskonale bronić. Tutaj mamy właśnie powtórkę startu, gdzie najlepiej wyszedł Jaguś i za nim Sławek Drabik, który próbował włączyć się jeszcze tutaj Miedziński. Miedziński no bardzo dobrze pojechał, on pojechał po tej ścieżce, tutaj ze Sławkiem się troszkę poprzepychali, ale wydaje się, że wszystko jest w porządku. Nikt nikomu krzywdy nie zrobił, no i następnie mogliśmy zobaczyć właśnie walkę tutaj Sławka Drabika z Jagusiem. Oni odjechali dwaj do przodu i jeden drugiego no, próbował uszukać. Sławek Drabik bardzo dobrze pojechał przy krawężniku, był taki jeden moment. Następnie no, Wiesiu się zorientował, przypilnował ten krawężnik i jechał równie dobrze. A tutaj właśnie jeszcze mamy obraz, kiedy no, Miedziński próbował odebrać punkty Drabikowi. Ale ostatecznie efekt widzieli Państwo. 3 do 3 i po 7 wyścigach wrocławianie prowadzą 22 do 20. Czekamy na zawodników, którzy pokażą nam się w 8 odsłonie tego biegu. Mamy informację, Piotr Świderski zostaje w parku, w jego miejsce Miśkowiak. I będziemy mieli takie dwie pary. Bajerski i Piotr Protasiewicz. Bajerski w kasku białym, Protasiewicz w żółtym, Miśkowiak i oglądany na torze Greg Hancock w kasku koloru czerwonego. Jako ostatni Amerykanin na torze. Jak na razie nie spełnia pokładanych w nim nadziei, ale przypomnę, on bardzo mocno pobijany na wyspach. Dopiero w piątek tak naprawdę wrócił do profesjonalnego ścigania. Odjeżdża
para toruńska, aby spróbować jeszcze raz motocykle. Tomasz Bajerski. Nieudany pierwszy występ w tym meczu. Później było znacznie lepiej, kiedy to przyjechał na pierwszym miejscu, wygrywając z parą Słaboń-Hampel. Czy teraz także zaprezentuje się z tej strony? Ano, zobaczymy. Dobrze jeździ Bajerski w Niemczech, ale tam też tam i rywale są troszeczkę słabsi. Miśkowiak, Bajerski, Henkok i Protasiewicz. Oto zawodnicy do 8. biegu w tym spotkaniu. Jeszcze minuta na to, aby stanąć nieruchomo. Jako ostatni podjeżdża Greg Henkok, ale już są czterej przy taśmie maszyny startowej. Za moment pójdzie ona w górę. Równy start! Wrocławianie! Greg Henkok szeroko walczy, Piotr Protasiewicz jest pierwszy! Na drugim miejscu mamy Miśkowiaka, na trzecim Grega Henkoka. Teraz blisko siebie wrocławianie. Próbujemy korzystać ścieżkę przy krawężniku. Tomek Bajerski, ale ostatecznie Tomek Bajerski jest na miejscu czwartym. Pogoń za Protasiewiczem rusza były indywidualny mistrz świata. Greg Henkok próbuje zaatakować szeroko, ale tam wynosi Protasiewicza. Henkok teraz bliżej krawężnika, nie daje rady. Jest bardzo blisko krajowego lidera Apatora. Ulubieniec wrocławskich kibiców Greg Henkok. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Cały czas walczy Henkok o to, aby przejść Protasiewicza. Może uda mu się to teraz. Był bardzo blisko, ale ma jeszcze tylko jedno okrążenie. Cały czas jak cień, jak cień przy Protasiewiczu. Teraz odskoczył jednak zawodnik Apatora, który to już remis chyba szósty. Tak to będzie wyglądało. Trzy punkty dla Protasiewicza, dwa dla Henkoka, jeden dla Miśkowiaka. Bez punktu tym razem Bajerski, 25 do 23. Piotr Protasiewicz pechowo zaczął te zawody, ale teraz pokazuje się z jak najlepszej strony. Henkok dwa punkty i Miśkowiak jeden punkt. Bez punktu Tomasz Bajerski. No mieliśmy tutaj ładny żużel. Tak, i bardzo dobrze tutaj wyszli Miśkowiak ze startu, Henkok, no i równie dobrze Piotrek Protasiewicz, który no teraz będziemy mieli tutaj obraz, jak pięknie pojechał po ścieżce i on nie zostawił też miejsca. Wykorzystał oczywiście to, że jest z przodu i jechał do przodu. Tutaj Henkok widać pojechał szerzej, chciał no wyprzedzić Miśkowiaka, żeby nawiązać walkę właśnie z Piotrkiem Protasiewiczem, pokusić się najprawdopodobniej o pierwsze miejsce. Potem mogliśmy już zobaczyć, jak Piotrka motocykl jeszcze no, wybierał kilka dziur, ale no, już z tym sobie Piotrek poradził. Henkok cały czas przy nim bardzo blisko próbował wykorzystać jakikolwiek błąd, który popełni Piotrek. Ale no, świetne prowadzenie motocykla u Protasiewicza, dał radę, dojechał jako pierwszy i on zanotował trzy punkty. No i teraz Piotr analizował to, co dla Państwa przeanalizował Piotr Baron. Mają taką możliwość zawodnicy w parku maszyn. No, bardzo zacięte spotkanie tego widowiskowego speedwaya. Trzeba powiedzieć sobie z ręką na sercu, dziś tutaj nie ma aż tak dużo. No ale przypomnijmy, że zawodnicy drużyny, która wygra, to będą liderem rozgrywek, samotnym. Jeszcze czekamy na Unię Tarnów, bo nie wiemy, jak tam sytuacja wygląda w pojedynku z Lesznem, ale chyba raczej spodziewamy się zwycięstwa ekipy Beniaminka. Leszna w tym sezonie na wyjazdach nie błyszczy, ale utarli leszczynianie nosa zawodnikom z Częstochowy. Spójrzmy na uczestników wyścigu 9. Miedziński, Hampel, Jaguś i Krzysztof Słaboń. Krzysztof Słaboń do tej pory dwa razy na drugich miejscach. Jarek Hampel dwa razy na miejscu trzecim. I Wiesław Jaguś. On spisuje się dziś bardzo dobrze. Jak na razie wygrał oba biegi, w których wystartował.
Zobaczmy, już są przy taśmie i za chwilę sędzia. Jaguś jest na miejscu trzecim, na czwartym mamy Adriana Miedzińskiego. Teraz Jaguś próbuje zaatakować Krzyśka Sławonia, ale Kanadyjczyk polskiego pochodzenia jest cały czas na miejscu drugim. Odjechał Jarosław Kampel, wyraźnie świadczy to o tym, iż miał problemy z motocyklem w dotychczasowych biegach, a to piękna akcja Jagusia, przedarł się na drugie miejsce, ale równie walczy o te dwa punkty Krzysztof Sławoń, który teraz skontrował Jagusia i odzyskuje drugie miejsce w tym wyścigu. No w końcu jest piękny żużel, gdzieś tam jest jakieś niebezpieczeństwo na to, że zakopał się Miedziński, dostał szprycę, zasypany teraz już nie będzie się liczył Adrian Miedziński, a Jaguś walczy do końca. Czy będzie 5-1, czy będzie 4-2? Krzysztof Sławoń nie daje za wygraną. Spójrzmy, Jaguś ostatecznie przyjeżdża na drugim miejscu. 3 punkty dla Hampela, 1 dla Sławonia, bez punktu Adrian Miedziński. 4-2 wygrywają wrocławianie, 29-25, 4 punkty przewagi. No i w końcu na urodziny Jarosław Hampel sprawia sobie prezent, wygrywając bieg. Zapisujemy pierwsze 3 punkty w programach przy nazwisku wczorajszego solenizanta. Tak, już tutaj mogliśmy w tym biegu sobie właśnie popatrzeć na dość ładną walkę. Bardzo dobrze jadący na dzisiejszego dnia Wiesław Jaguś. Bardzo długo męczył Krzyśka na zmianę, można powiedzieć, że raz jeden, raz drugi prowadził. Aż no, ostatecznie Jaguś wjechał na drugim miejscu, czyli wykorzystał, można powiedzieć, błędy Krzyśka. Krzysiek cały czas najeżdżał w jedną dziurę, w którą cały czas podnosiło mu ten motocykl i on w zasadzie tracił swoją pozycję. No a Jaguś, jak stary lis, czekał po prostu na błąd rywala. Tutaj bardzo ładnie ściął do krawężnika, wyjechał tu Krzyśkowi. No, bardzo, bardzo, bardzo ładny wyścig, naprawdę warto było popatrzeć na niego i ja myślę, oby więcej takich wyścigów będziemy mogli naprawdę zobaczyć, co się dzieje dalej. 29-25, cieszy się w tej chwili, proszę spojrzeć, Jaguś i Sławoń przybili tak, popularną piąteczkę za to, co pokazali. Walkę. Tak jest, bo naprawdę było na co popatrzeć. Wiesław Jaguś do tej pory 8 punktów w 3 startach. Niepokonany pozostaje Jason Kramp, którego oglądać będziemy w biegu 10. Będziemy tam mieli zmianę. Za Marcina Jagusia pojedzie Karol Ząbik. Pan sędzia nakazał równanie toru. Będziemy mieli kolejną przerwę, ale chyba wszystko pójdzie zgodnie z planem. Za moment będziemy mieli start do wyścigu 10. Przypomnę, 4 punkty przewagi i to nie jest absolutnie jakaś wielka przewaga, która daje już spokój ducha. To są tylko 4 punkty i po jednym wyścigu sytuacja może ulec zmianie. Pan Lucjan Korszek, znany wrocławski działacz, nie tylko w kraju, za granicą, pilnujący, aby to wszystko miało ręce i nogi. Regulamin, o czym Państwo już wiedzą, został zmieniony. No i w tym sezonie zawodnicy mają znacznie więcej możliwości na korzystanie z przerw. Miał wczoraj urodziny, wygrał wyścig. 100 lat dla Jarka Hampela. No niech przekaże mu te życzenia Łukasz Bęc. Serdeczne życzenia z okazji urodzin. Jest prezent urodzinowi w postaci zwycięstwa, ale ten mecz jest kapitalnym spektaklem żużlowym dziś. Dziękuję bardzo. No tak, mecz jest bardzo cięty dzisiaj. Do tej pory chyba najtrudniejszy, jaki mieliśmy. Rywal jest naprawdę bardzo wymagający i wszystkie biegi są bardzo ciężkie, także już jest nam już ciężej wygrywać dzisiaj. No ale jakoś jedziemy na styku i mam nadzieję, że w końcówce rozciągniemy wszystko na swoją korzyść. Naprawdę jest bardzo ciężko, trudno mi rokować, jaki będzie wynik. Nawierzchnia bardziej twarda, bez tego żużlowego momentu, gdzie można zaczepić koło. Ty narzekałeś, kiedy by tak było w Zielonej Górze, teraz widzę, że po tych pierwszych słabszych biegach nastąpiło przełożenie. No tak, troszeczkę tutaj miałem problem z motocyklami, musiałem zmienić motocykl, zabrać inny silnik, bo okazało się, że ten, co
miał być dobry, dzisiaj okazał się bardzo słaby. Wziąłem drugi motocykl, jest dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że teraz już do końca będę mógł biegi wygrywać i pomóc swojej drużynie w drodze do zwycięstwa. Piękna walka niemalże w każdym wyścigu, piękne zachowanie Krzyśka Słabonia, Wieszka Jagusia, oni obiecali, że porozmawiałem później. No i to właśnie jest chyba to, mimo że naprawdę jest tutaj co oglądać, bardzo ciekawe i wyścigi, dużo upadków, ale ten mecz przebiega w atmosferze żużlowego święta, ale zaciętego. No tak, dokładnie tak to wygląda, na takie mecze na szczycie właśnie to do siebie mają, że jedzie się i walczy się o każdy centymetr toru, także nieraz nie chodzi, dochodzi do jakichś nieporozumień na to, że są upadki, jak było widać, ale to chyba wszystko bardziej w ferworze walki, także no... Presja tego meczu jest bardzo duża. To na razie tyle. Jarek Hampel z parkingu Bitwę. Na razie wygrywa Atlas, a my czekamy na kolejne wyścigi. Aktualny indywidualny mistrz świata juniorów Jarosław Hampel. Wczoraj skończył 22 lata. To jego pierwszy sezon seniorski. Mamy przerwę. Spójrzmy więc, jak wyglądać będą mecze piątej kolejki. Apator podejmował będzie Polonię Bydgoszcz. Stal Gorzów zmierzy się z Włókniarzem Częstochową. Mam jakieś tutaj troszeczkę kłopoty. Piąta kolejka. Zielona Góra kontra Włókniarz Częstochowa. Atlas Wrocław podejmował będzie Polonię Bydgoszcz. RKM Rybnik zmierzy się z Unią Leszno, a Apator Adriana Toruń będzie jeździć z Unią Tarnów. Troszeczkę coś tam nie zadziałało chyba. Jednak w każdym bądź razie my zapraszamy Państwa do Zielonej Góry na pojedynek z Włókniarzem. Atlas podejmował będzie bydgoską Polonię, która no właśnie, z takiej potęgi w polskim żużlu, co tu dużo mówić, popada w ruinę. I nie mówię tu tylko o odejściu braci Golobów, po prostu ten zespół no, jest wymieniany w tej chwili jako główny kandydat do opuszczenia Ekstraligi. Jak ty to, Piotr, widzisz? No ja widzę, że po prostu sobie Bydgoszcz no niestety nie radzi. Nie wiadomo dlaczego, czy tam są jakieś braki finansowe, czy coś takiego, ale okazuje się, że jednak tą potęgą to chyba był Tomek Golob, który to wszystko trzymał i on naprawdę potrafił z wszystkimi walczyć, pomóc, wydaje mi się, swojej drużynie. Trudno oceniać to, nie będąc w środku i nie... Ja tyle wiem, co i wszyscy, czyli mogę się tylko temu przyglądać. Trudno mi powiedzieć cokolwiek. Natomiast na początku transmisji mówiliśmy o rewelacyjnej postawie wrocławian i żużlowców z Torunia. Okupują te drużyny dwa pierwsze miejsca w tabeli żużlowej Ekstraligi. Na pewno tutaj spora grupa kibiców widziała przede wszystkim Unię Tarnów, która już, tak jak było w zeszłym roku z Apatorem, już była przed sezonem kreowana na mistrza Polski, a tymczasem drużynie z Tarnowa wcale nie jest tak łatwo, ale tak naprawdę to tylko na korzyść kibiców, bo oglądają przez to zacięte spotkania. Ja uważam, że jeżeli jest ambicja faktycznie poparta no, pieniążkami, tu jest przykład, nie wiem, i Torunia, i Wrocławia, no te drużyny naprawdę starają się i widać po tych chłopakach, że każdy chce z nich jechać i ja myślę, że to przede wszystkim jest najlepsze widowisko, kiedy ci chłopacy wyjeżdżają na ten tor i faktycznie pokazują, oni się spełniają i pokazują swoje ambicje. Także jest na co popatrzeć. Ja myślę, że jeszcze te pozostałe wyścigi nam pokażą, że tak jest naprawdę. Karol Zombik, a przede wszystkim Jason Kramp to para toruńska kontra Sławomir Drabik i Tomasz Gapiński. To zawodnicy reprezentujący barwy drużyny z Dolnego Śląska. Zobaczymy ustawienie. Drabik od krawężnika, obok niego Zombik, Gapiński w kasku koloru niebieskiego i Jason Kramp najbliżej bandy. Jeszcze spojrzał się wymownie w kierunku arbitra. Australijczyk szuka tego najbardziej optymalnego miejsca na wstrzelenie się spod taśmy, bo jak na razie wychodzi mu to fenomenalnie. Australijczyk pozostaje jedynym zawodnikiem, który w tym meczu jest niepokonany, ale jechał dopiero w dwóch meczach, w dwóch biegach. Troszeczkę moment startu do biegu 10 nam się wydłuża. Sygnalizuje jakieś problemy Jason Kramp. Nie wiem, czy chodzi o taśmę.
Zaraz powinno być wszystko wiadomo. Tak, już stoją nieruchomo, za moment taśma pójdzie w górę. Jason Crump szeroko, bardzo szeroko poszedł. Leży Australijczyk. Wyścig zostanie przerwany i zapewne powtórzony w czteroosobowym składzie. Jason Crump poszedł bardzo szeroko, miał jakieś kłopoty, tak jakby nie czuł się pewnie. Jego Karola Zombika podniosło i on pchnął Jasona. Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, jeżeli będziemy mieli powtórkę, ale Australijczyk w zasadzie nie zawinił tutaj niczemu. On po prostu się bronił przed tym, żeby nie uderzyć w płot. Decyzja jest taka. Karol Zombik, zawodnik, który jechał w kasku koloru białego, zostaje z powtórki do biegu 10 wykluczony. Zobaczmy, Piotrze, powtórkę, jak wyglądała walka na łuku i zobaczmy Jasona Crumpa. Tak, bardzo dobrze właśnie tutaj wyszedł Crump. Za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jaki Zombik i Drabik. I teraz o, tutaj będzie moment taki, gdzie Karola za chwilkę podniesie o motocykl. Tu mu podniosło koło i on stuknął Jasona. Jason, no aby nie uderzyć z motocyklem, automatycznie schodził z motocykla, ale ja myślę, że też nie jest to wina Karola. On po prostu, on bardzo chciał, on chciał tutaj wygrać, pojechać dobrze, no i stąd ten błąd, który się wydarzył. Karol Zombik, ja wspominałem o tym, jest zawodnikiem najmniej doświadczonym, ledwie 18 lat. Jason Crump poobijany. Będziemy mieli krótką przerwę, musi zapoznać się. Tak, będziemy mieli kolejne 8 minut na pewno, bo i ten motocykl trzeba zrobić Crumpa, także Jason Crump w różny sposób jest tutaj witany we Wrocławiu. Pamiętam takie zawody, finał drużynowego Pucharu Świata, kiedy zaprezentował tylnią część ciała wrocławskiej publiczności, kiedy to Australijczycy zdobywali złoto. Ciągnie się to za nim bardzo długo. Nie wiem, czy będzie chciał coś powiedzieć Łukaszowi Bencowi. Is everything okay after this fall? I hope so. Probably the junior, the Carl, he's behind you, did a big, small mistake around the corner. He can help it. Tyle Jason Crump, rzeczywiście być może można doszukiwać się tam małego błędu Karola Zombika. Jason bardzo skupiony jednak na swojej maszynie, która jak najszybciej musi być przygotowana do tego wyścigu. Najważniejsze, że nic się nie stało. No i oczywiście po raz kolejny grymas bólu, nie pierwszy to już dzisiaj raz. No i jeszcze raz Paweł Wójcik i Piotr Baron. Sympatycznie zachowują się zawodnicy, to może być dla nich czasami denerwujące, kiedy po tak przykrym momencie, jakim jest upadek, ląduje na torze, ale zawodnicy, nie tylko Jason Crump, pozostali jednak nie uciekają od naszego reportera. Krótka przerwa. Raz jeszcze przypominam Państwu, za tydzień nasze kamery będą ponownie w Zielonej Górze. Tam ZKZ podejmował będzie włókniarza Częstochowa i z tego co wiem, zespół ZKZ-u będzie jeszcze dość długo osłabiony brakiem Rafała Okoniewskiego. Miał problemy ze złamaną nogą. Ponownie okazuje się, że te połamane kości nie zrastają się tak, jak powinny się zrastać. Ty, Piotr, wiesz coś o tym. Ja miałem chyba takie samo właśnie złamanie jak Rafał i nie jest to takie proste. Dochodzi się dość długo do zdrowia i na pewno nie jest to miesiąc ani półtorej, bo jeżeli są blachy, to faktycznie nie tak szybko się to wszystko zrasta. Ja myślę, że przynajmniej jeszcze miesiąc, zanim Rafał wsiądzie na motor. Piotr, jesteśmy dziś świadkami niezwykle zaciętego spotkania. 4 punkty na korzyść drużyny wrocławskiej. Czy myślisz, że Atlas i Apator i Unia Tarnów to będą te drużyny, które już teraz możemy założyć, że będą jeździły o medale, oczywiście zakładając, że nic złego nie będzie się działo. Po tym, co możemy zaobserwować, moim zdaniem wszystkie te drużyny będą się liczyły i one będą faktycznie jechały o medale. I bardzo dobrze jedzie Wrocław, bardzo dobrze Toruń, Unia Tarnów, Częstochowa i wydaje mi się, że to będzie jednak ta czwórka, która faktycznie będzie walczyła.
chociaż to jest tylko sport i sezon jest różny, także może się wiele rzeczy zmienić i ta czwórka może zupełnie inaczej wyglądać. Drodzy Państwo, raz jeszcze przenieśmy się do parku maszyn, wykorzystajmy czas dla Jasona Krampa na kolejną rozmowę. Obok mnie Mariusz Cieśliński, który jest nieprzypadkową postacią w parkingu Atlasu Wrocław. Całą zimę spędza z zawodnikami tegoż klubu, przygotowując ich fizycznie głównie do sezonu. A jak widzimy dzisiaj, i to zawodnicy zarówno Atlasu, jak i Torunia są, muszą być bardzo dobrze przygotowani, bo tych upadków mamy, Mariusz, co niemiara, a nie mamy na szczęście żadnej kontuzji oprócz tego groźnego urazu Marcina Jagusia. Rzeczywiście, zawodnicy są przez zimę przygotowywani do sezonu właśnie po to, żeby zagęścić ich strukturę mięśniową, jak również żeby byli przygotowani do tego, aby w kontakcie, bo to jest jednak sport kontaktowy, umieli się zachowywać i w większości te odruchy, które oni mają na torze, to są odruchy bezwarunkowe. Oni może nawet tego ich do końca nie kontrolują, ale potrafią tak ułożyć swoje ciało, tak się poddać tej energii, temu impetowi, że no w większości odpukać zawodnicy wychodzą z tego cało. Ty na co dzień parasz się sztukami walki, opowiedz może o tym chwilę, bo to jest podobne jak w każdym sporcie, refleks i zachowanie nie tylko na torze, ale i w ringu jest bardzo ważne. Tak, ja trenuję kickboxing w najtwardszej jego odmianie, czyli w low kick, to jest to, co teraz jest popularne w K1, w takich odmianach, tylko w niższej wadze oczywiście walczę. No i nie ukrywam, że tutaj pewne odruchy, adrenalina, wola walki plus kontakt, czasami kość o kość, nie, to jest codzienność w sportach kontaktowych. I tutaj podejrzewam, że tak, to samo w żużlu i pewne doświadczenia na przykład z ringu, które są, nie, i uczenie tych odruchów bezwarunkowych, to po prostu się przydaje we wszystkich dyscyplinach. Oglądałeś Andrzeja Gołotę wczoraj? No oczywiście, no także no szkoda, że nie zdobył tytułu, bo bardzo mu kibicowałem, no i myślę, że jeśli dojdzie do rewanżu, podkreśli swoją wyższość. Odpukać tylko, żeby dzisiaj nie było już więcej upadków. Odpukać i żeby jechali dalej. Dziękujemy bardzo, bardzo ciekawie dzisiaj we Wrocławiu, również bardzo groźnie, ale na razie czekamy na decyzję zawodników do dalszej jazdy. Miejmy nadzieję, że wszyscy cało i zdrowo przystąpią do kolejnych biegów. Przypomnijmy, że w biegu 10 nie zobaczymy Karola Zombika, który pokrzyżował plany Jasonowi Krampowi. Krampi poobijany, ale powoli tak tutaj wychylamy się z naszego stanowiska komentatorskiego. Szukamy Australijczyka. Widzimy, że wyjeżdża Sławek Drabik. Jest pierwszym żużlowcem, który pojawi się do powtórzonego startu w biegu 10. Przez te wszystkie upadki strasznie nam się te zawody wydłużają. Przyznam się, Piotr, że jeśli chodzi o upadki na torze, całe szczęście, że nie są one aż tak groźne. No, wyłączam z tego przypadek Marcina Jagusia, przypomnę, złamana łopatka. Nie przypominam sobie ostatnio takiego meczu, gdzie mielibyśmy tak dużo upadków. No bo nie było takiego meczu, no, o taką stawkę, jak jest w tej chwili i faktycznie no, adrenalina w parkingu jest niesamowicie duża, każdy zespół chce wygrać. Wszyscy robią no, rzeczy w zasadzie niemożliwe, starają się jak najlepiej pojechać, starają się wygrać i stąd są te upadki, one się biorą odpłukać, oby jak najmniej tego było i żeby ci zawodnicy już mogli dojechać do końca szczęśliwie, a wynik zobaczymy jaki będzie. Jest Jason Kramp na to, że jest także dwójka zawodników wrocławskich. Tomasz Gapiński i Sławomir Drabik. Oni rywalizować będą o punkty z Australijczykiem, wykluczony Karol Zombik. Powtórzony start do biegu 10. Jeszcze mają kilkanaście sekund na to, aby stanąć nieruchomo pod taśmą trzej uczestnicy tego biegu. Kierownik startu już zaprosił wszystkich, jak ostatni podjeżdża Tomasz Gapiński i już stoją nieruchomo. Jason Kramp jeszcze kołysze swój motocykl. Za chwilę taśma poszybuje w górę. Ach, spalił się troszeczkę Sławek Drabik, szeroko jedzie Jason Kramp i powinien być pierwszy. Optymalna ścieżka dla jego motocykla. Szeroko poszedł, jest przed Sławkiem Drabikiem, ale Drabik nie rezygnuje z walki. Wychodzi na pierwsze miejsce na moment, bo oto Australijczyk przechodzi wrocławianina i ponownie wraca prowadzenie w jego miejsca, ale na krótko, bo oto Drabik raz jeszcze. Fenomenalna akcja. Nie liczy się w tym wyścigu, jeśli chodzi o walkę o pierwsze miejsce. Tomasz Gapiński, a my oglądamy piękny żużel w wykonaniu Drabika i Jasona Krampa. Jason Kramp w tym meczu jeszcze.
jeszcze do tej pory niepokonany. Teraz zanosi się na to, iż jego pogromcą będzie obchodzący 20-lecie startów na żużlowym torze w tym sezonie Sławomir Drawik, 38 lat. Ale forma tego jeźdźca genialna, zostawia za swoimi plecami Jasona Krampa i to podoba się wrocławskiej publiczności. Wyścig układa się na 4-2. Jeszcze Kramp szeroko próbuje pojechać. Pewnie będzie schodził do krawężnika, ale nie da rady. 4-2. Wygrywają wrocławianie. Wielkie brawa dla Drabika, brawa dla Jasona Krampa za piękny żużel, jaki oglądaliśmy w biegu 10. Tomek Gapiński 1 punkt, Sławomir Drabik 3 punkty, Jason Kramp 2 punkty i tym sposobem 33-27. Tak i w powtórce możemy zaobserwować, jak bardzo dobrze wyjechał tutaj Kramp ze startu. Równie dobrze wyszedł Sławek Drabik i oni nawiązali bezpośrednią walkę pomiędzy sobą. Jason będzie widać tutaj na następnym łuku. Sławek dojechał, Jason po... Inaczej chyba Sławek, zaraz zobaczymy, ale zdaje mi się, że Sławek tam wjechał w dziurkę, jego trochę podniosło. Tak, tu będzie za chwilę obraz. Będziemy mogli to zaobserwować. Tak, Sławka Drabika tutaj pociągnęło, on wjechał no, Krampowi przed motocykl, Kramp przyciął, wyprzedził ponownie Sławka Drabika, a na następnym łuku zupełnie odwrotnie, za chwilę będziemy mieli obraz, jak podnosi tutaj Krampa na dziurze. Tak jak wcześniej mówiliśmy, zaczynają się robić dziury, zaczynają zawodnicy popełniać błędy, tak tutaj jest błąd właśnie Krampa, który wjechał w dziurę, wykorzystał to bardzo dobrze Sławek i on już w zasadzie nie oddał tej swojej pozycji, którą ją dowiózł. No, wydaje się, że Sławek po prostu omijał te dziury albo prowadził doskonale motocykl, no, czując tą manetkę gazu i on dojechał jako pierwszy. Ale walka naprawdę fajna i jeszcze jeden taki wyścig prosimy. Postaram się przekazać, bo dołączam się do tej prośby. Może usłyszy te nasze życzenia Sławomir Drabik, obok którego stoi Łukasz Bęc. Zajrzyjmy do parku maszyn. Sławku, jest prośba o jeszcze jeden taki wyścig. Naprawdę fajne ściganie dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska. No na pewno. Rywal postawił wysoko poprzeczkę. Jest ciężko, nerwowo się zaczęło, ale myślę, że opanujemy sytuację i damy radę. Ty przeżywasz drugą młodość, startujesz już 20 lat. Możesz coś powiedzieć na temat czarnego sportu? Dzisiaj w ogóle w ostatnich meczach polskiej Ekstraligi czujesz się świetnie. Jeżdżę na przekrętach, dlatego mam 870. Może z tego to wynika, że jakieś tam punkty się zdobywa. A jest najgorzej. Jak myślisz, jak ułoży się do końca to spotkanie, które nadal może przynieść wiele emocji? Tak jak mówię, no, rywal jest wymagający, jedziemy swoje, bez emocji. Dziękujemy bardzo. Tyle Sławek Drabik, który oczywiście jeździ na 500-kach, bo takie są wymogi, taką pojemność musi mieć żużlowy motocykl. Żartów nie brakuje, cały czas trwa przerwa, my powracamy na wieżyczkę. Jako że porobiło nam się kilka dziur na to, że sędzia zarządził dodatkowe równanie. No żałuję troszeczkę, że spóźniona jest to chyba moim zdaniem decyzja, bo można było to równanie zarządzić w momencie, kiedy Jason Kramp dochodził do siebie po upadku w wyścigu 10. Wracamy ponownie. Za moment bieg numer 11 w naszych programach. Będziemy mieli zmianę. Trener Ząbik wysyła do boju Wiesława Jagusia, który obok Jasona Krampa jest najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu, jeśli chodzi o zespół z Torunia. I tak patrzę, że Wiesław Jaguś pojedzie także w biegu 12. Tak więc będziemy mieli kolejne 4 minuty przerwy. Ale na szczęście zawodnicy wyjeżdżają już teraz do biegu 11. Chyba jako pierwszy pojawia się Piotr Protasiewicz. Za jego plecami jest Krzysztof Słaboń, jest także drugi zawodnik pary wrocławskiej, Jarosław Hampel. Widzieli Państwo, jak ciepło przyjmowany popularny mały przez wrocławskich kibiców, a to Wiesław Jaguś, niewysoki zawodnik o wielkim sercu do walki, pokazał to już w tym meczu kilkakrotnie. Jego jeszcze brakuje, ale Jaguś w tym momencie jest na torze. Mają minutę i 30 sekund zawodnicy, aby przystąpić do rywalizacji w 11 odsłonie tego meczu. Przypomnę, 33-27, tak więc może korzystać już z rezerwy taktycznej trener Jan Ząbik i właśnie próbuje ratować
toruński trener sytuację, posyłając do boju Wiesława Jagusia. Na pewno troszeczkę go zdeprymowała ta kontuzja młodszego brata Marcina, no ale cóż, żużel jest sportem naprawdę narażającym zawodników na częste kontuzje, urazy. I ja za każdym razem powtarzam, że najważniejsze jest zdrowie zawodników i ich bezpieczna jazda. Czekamy jeszcze na Piotra Protasiewicza. Każdy z zawodników wykorzystuje wolną chwilę na to, aby coś poprawić w swoim motocyklu. Później, kiedy jest tylko okazja, można ten motocykl spróbować przed startem. Jeszcze odjeżdżają od taśmy. Jarosław Hampel kilkanaście minut temu wygrał pierwszy bieg w tym meczu. Chyba problemy z motocyklem ma jakiś Tomasz Bajerski, bo nie jeździ równo, stąd też także ta zmiana. Przypomnę, za jego osobę jest Jagusi. Równy start, bardzo równy. Jagusi, Hampel, Jarosław Hampel bardzo szeroko jest na pierwszym miejscu. Protasiewicz wyprzedza teraz Krzysztofa Słabonia i wyścig układa się na remis. Bardzo szeroko prowadzi swoją maszynę Jarosław Hampel. Tuż za nim Wiesław Jaguś, walczący o zwycięstwo z Hampelkiem w tym 11 biegu. Zbliżył się Jaguś do zawodnika WTS Atlas Wrocław. Zrobiła się przerwa między Jagusiem a Protasiewiczem. Na czwartym miejscu mamy Krzyśka Słabonia, półmetek rywalizacji w 11 biegu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli tak dojadą, to będziemy mieć kolejny remis 3-3. Robią się już poważne odstępy między zawodnikami. Hampel, Jaguś, Protasiewicz i Słaboń na końcu tej stawki. Czyżby kolejny remis? Tak jest! Jarosław Hampel, dla niego zapisujemy 3 punkty. Na drugim Wiesław Jaguś, na miejscu trzecim Piotr Protasiewicz. Bez punktu pozostaje Krzysztof Słaboń. I stan rywalizacji w meczu Atlas Apator 36-30. Oto punktacja za bieg numer 11. Piotr Protasiewicz 1 punkt, 2 punkty przy nazwisku Wiesława Jagusia. Bardzo dobry start Jarosława Hampela. Poczuł się pewnie na szerokiej. Tak, Jarek nam sam powiedział wcześniej, że zmienił swój motocykl i tutaj widać, że ten motocykl jest naprawdę dobrze dopasowany. Świetnie wyszedł ze startu, zamknął tutaj pozostałych rywali. Jedynie Wiesiek Jaguś nawiązał tutaj walkę i on też bardzo dobrze wyszedł ze startu. No i wyjazd na prostą, Jarek Hampel już z przodu, ale bardzo ładnie, ja chciałem zwrócić uwagę, bo bardzo, bardzo głęboko w łuk i prostym motocyklem wjeżdża Wiesiek Jaguś i on bardzo, bardzo dojeżdża do zawodnika, tak jak w tym wypadku akurat do Hampelka. Teraz jeżeli będziemy mogli zobaczyć drugi łuk, Jarek pojedzie sobie szerzej, Wiesiek pojedzie przy krawężniku, wykorzystuje no w zasadzie pasek jazdy, który w tej chwili już tak dobrze nie nosi, a mimo to świetnie dojeżdża do zawodników. Także naprawdę warto popatrzeć na Wieśka, bo bardzo dobrze jedzie przy krawężniku, jest niesamowicie szybki. Ważna informacja dla tych, którzy obserwują to spotkanie na naszej antenie. Adrian Miedziński pozostaje w parku maszyn, daje szansę swojemu synowi trener Jan Ząbik. Zobaczymy więc po raz kolejny Karola na torze, a tu jesteśmy świadkami, jak Jarek Hampel podpowiada Robertowi Miśkowiakowi, jak ustawiać się. No, robił to w sposób bardzo obrazowy. Każdą chwilę tutaj służby porządkowe wykorzystują na to, aby likwidować dziury na torze Stadionu Olimpijskiego. No ale też jestem przekonany o tym, że należałoby jednak podkręcić tempo tego spotkania. Obawialiśmy się o pogodę. Te prognozy długoterminowe mówiły nam o tym, iż jeszcze kilka dni temu może padać. Okazuje się, że nie pada. Ciekawe, jak te zawody ocenia Adrian Miedziński. Przypomnę, że Adrian pozostanie w parku maszyn. W jego miejsce pojedzie Karol Ząbik. Za moment przeniesiemy się do parku maszyn i rozmawiać będziemy z juniorem Apatora Toruń.
Adrian takim powolnym, bolesnym krokiem zmierzał tutaj do naszego stanowiska. Nie ma się czemu dziwić. Upadków dzisiaj było wiele. Dodatkowo ucierpiał motocykl i teraz Karol będzie walczył o punkty zamiast ciebie. Tak, ucierpiał motocykl. Coś się stało z silnikiem. Odpaliliśmy go, coś zaczęło pukać na tym drugim. Nie mogę sobie też za bardzo poradzić. Boli mnie noga i trochę kręgosłup. I powiedziałem trenerowi, że niech pojedzie za mną, że Karol, może on coś więcej. A ty jesteś jeszcze do dyspozycji dzisiaj w tym meczu trenera Zombika? Nie, jak teraz nie pojadę, to już potem je wstawi. Jedynie w nominowanych, ale już dzisiaj wolę nie jechać, bo po co mam przyjechać, jakby ostatni. Lepiej niech koledzy powalczą. Szczery do bólu, ale również i on ból odczuwa tyle z parkingu Adrian Miedziński. Do rozegrania tego spotkania pozostały jeszcze tylko 4 wyścigi. 12 i 13, później 2 biegi nominowane. Faktycznie Państwo tego nie widzieli, ale Adrian utykający, obolały, zmierzał w kierunku swojego stanowiska w parku maszyn. Jest, tak jak mówiłem, obok niego ojciec, jest siostra. Adrian Miedziński, uczeń 4 klasy technikum samochodowego. No i mamy rzut oka na park maszyn. Praca w reprzy motocyklach Wiesława Jagusia, który jedzie bieg po biegu i stąd ta kolejna przerwa. Tak, w tej chwili jest przekładana opona na drugą stronę, żeby na nowym bieżniku przejechać. Być może są zmieniane również zębatki, jakieś przełożenie. No, praca kosmetyczna, chłodzenie silnika, w zasadzie trzeba dolać metanol i te 4 minuty jak dla silnika i żeby zawodnik mógł odpocząć, to troszkę mało czasu. Ale właśnie całą zimę się pracuje przy sprzęcie, a trenuje się dla siebie właśnie, żeby mieć tą kondycję i potem można by było jeździć bieg po biegu. No, nie najlepsza informacja dla nas. Przecież pan zapalił już drugą torbę, teraz przecież po zielone światło już nie można nic zgłaszać. Kiedy wcześniej zgłosi? To czy po co zielone światło jest zapalane? To jest organizacja totalna jest, no. Panie sędzio, nie wolno takich rzeczy robić, wie pan o tym doskonale. A presja gości, no nie powinna mieć tutaj miejsca. Chodzi o to, że Torunianie poprosili o dodatkowe 4 minuty przerwy w momencie, kiedy, i to już widzieliśmy, w momencie, kiedy zawodnicy zostali zaproszeni do wyjazdu na tor. No i robi się galimatias. Nie wiem, czy sędzia po prostu faktycznie troszeczkę się spala w momencie, kiedy jest na świeczniku. To nie wróży dobrze. I przypuszczam, że będzie z tego niezła afera, ponieważ tak skonstruowany regulamin absolutnie nie wróży nic dobrego tej dyscyplinie. Wykorzystajmy to na kolejną rozmowę w parku maszyn. Jesteśmy w parkingu, razem z nami Robert Miśkowiak, dzisiaj bardzo mocno eksploatowany przez trenera Marka Cieślaka. Kolejna przerwa i znów możemy spodziewać się tego, że ten tor może nieco ulec zmianie. Na pewno tak, na pewno trzeba pilnować toru, że tak powiem, tym bardziej ja, gdzie jadę, że tak powiem, z rezerwy i nie wiem, w którym biegu pojadę. Tor się zmienia, ale trzeba sobie jakoś radzić i jechać dalej. Dwaj godni siebie rywale dzisiaj spotykają się we Wrocławiu. Jak na razie prowadzi twoja drużyna, jest na dobrej drodze do wygrania tego meczu. No tak, prowadzimy, myślę, że tak zostanie do końca. Dziękujemy, tyle Robert Miśkowiak na żywo z parkingu. Drodzy Państwo, niebawem przerwa dobiegnie końca. Jeszcze jedno okrążenie chyba wykona traktorzysta. No, w tej chwili jest ten człowiek zawodnikiem, który prezentuje się na wrocławskim torze najczęściej. No ale nie będę owijał w bawełnę, jestem trochę zdruzgotany tym, co daje, jakie możliwości daje ten regulamin, ponieważ tak jak mówiłem przed tą rozmową, to nie wróży dobrze marketingowej stronie widowisk żużlowych. Już na pewno nie mówię o telewizji i te słowa powinni sobie wziąć do serca ci, którzy przed sezonem zapowiadają, jak to skutecznie walczą o telewizję, ponieważ po prostu sytuacja może być taka, że telewizja się wycofa z tego całego zamieszania. Absolutnie jest to dla mnie sytuacja kuriozalna, tym bardziej, że widzieliśmy, co działo się w parku maszyn. Wrocławianie byli już przygotowani do wyjazdu. Trudno, musiałem po prostu coś takiego
powiedzieć, bo grozi to w pewnym momencie po prostu przerwaniem transmisji i państwo muszą mieć tego świadomość, że nie jest to działanie nasze, ale przykład mieliśmy już w zeszłym tygodniu, kiedy mecz przeciągał się bardzo długo, kiedy jedna i druga drużyna, ZKŻ Zielona Góra i Atlas Wrocław, korzystała z dozwolonych regulaminem przerw w meczu. Ale tak jak mówię, przy ustalaniu regulaminu absolutnie trzeba brać pod uwagę to, że ktoś ten mecz i inne mecze będzie oglądał w telewizji. Za momencik wykorzystamy tę kończącą się przerwę na jeszcze jedną rozmowę. Mamy dziś na Stadionie Olimpijskim kilku uczestników Mistrzostw Świata, a przy Łukaszu stoi już Piotr Protasiewicz. Przeciąga się nam to spotkanie, regulaminowe 4 minuty wzięte przez Torunian i teraz tylko jest pytanie, czy ta przerwa jest lepsza dla zespołu gospodarzy, czy też gości. Na razie obydwie drużyny zachowują szansę na zwycięstwo. Tor cały czas się zmienia, Piotr. Tak, robi się z biegu na bieg coraz twardszy, troszeczkę więcej dziur, ale dla obu drużyn jest w sumie taki sam, także nie ma czego szukać, czy gdzieś tam opatrywać problemów w torze. Fakt, że dzisiaj troszeczkę zagadek jednak ten tor przynosi tobie czy kolegom z drużyny i dostosować się tutaj przy tak dobrze dysponowanej drużynie gospodarzy jest ciężko. No, zawodnicy z Wrocławia są bardzo dobrze przygotowani sprzętowo do tego sezonu i naprawdę dorównać się kroku, tym bardziej na ich torze jest bardzo trudno. Staramy się jak możemy, jednak rewelacje jakieś tam, ja przynajmniej, czy niektórzy moi koledzy nie robimy dzisiaj sprzętowo, gdzieś tam walczymy, mamy upadki, no ale trudno, wierzymy w to, że do końca zostało parę wyścigów i karta się może troszkę trudzi. Dziękujemy bardzo, zawodnicy wyjeżdżają już na tor, tyle Piotr Protasiewicz. Są na torze zawodnicy, którzy walczyć będą o punkty w biegu 12. Para toruńska Karol Ząbik i Wiesław Jaguś. Para wrocławska Tomasz Gapiński i Sławomir Drabik. Czekamy jeszcze na Sławka Drabika, który dojeżdża teraz do taśmy maszyny startowej. Minuta i już powinni ruszyć spod taśmy. Najbliżej krawężnika Gapiński, obok niego Ząbik, dalej Drabik i Wiesław Jaguś przy bandzie w tej chwili. Penetrujący to swoje pole startowe do tego, aby ustawić motocykl nieruchomo w takim miejscu, aby wyjść jak najszybciej. Ty dobrze wiesz, że to jest w 90% decydujący moment. Czasami właśnie wyjście spod taśmy i to lekkie uniesienie przedniego koła i ten dojazd na tylnym. Tak, zawodnicy sobie teraz oczyszczają kolejny, żeby jak najszybciej wystartować. Robią sobie krawędzie, gdzie zapiera się tylne koło o kolejne. Jest to no, parę centymetrów do przodu, a wiadomo, że przed linią 30 metrów zawsze no, przyda się kilka centymetrów, żeby wcisnąć swoją kierownicę, żeby zjechać do krawężnika, czy żeby sobie wjechać, dajmy na to szerzej, na pole, które naprawdę nosi, na tor jazdy, który jest szybki. Ząbik Jaguś kontra Gapiński Drabik. Będzie walczył Jaguś, który jest na pierwszym miejscu. Za jego plecami Sławomir Drabik, na miejscu trzecim jedzie Tomasz Gapiński. Od razu został Ząbik, ale piękna walka Drabika z Jagusiem. Jest już bardzo blisko Torunianina zawodnik z Wrocławia. Życzyliśmy sobie tej pięknej walki w kolejnych biegach i czekając na te kolejne odsłony w tym meczu, teraz nam się to życzenie spełnia. Musiał troszeczkę zwolnić Drabik, ale nie do końca, nie rezygnuje. Szeroko próbuje zaatakować Jagusia, teraz poszedł prawie pod bandę. Jaguś jednak jedzie pewnie. Obejrzał się delikatnie, gdzie jest Drabik, a Drabik szaleje na zewnętrznej stronie wrocławskiego toru. Nie liczy się Ząbik, chociaż jeszcze próbuje tam wycisnąć ze swojej maszyny tyle, ile jest możliwe. A pasjonująca walka toczy się o 3 punkty w wyścigu 12. Na razie wygląda to na remis. Za moment wjazd na metę, ale czy Sławek Drabik da radę? Drabik czy Jaguś? Jaguś! Remis. 3-3, ale naprawdę kolejny raz piękny żużel na torze Stadionu Olimpijskiego.
przy naszym stanowisku sędzia trzeba pomóc troszeczkę. Panowie, jeśli mamy ustawiony ten moment wjazdu na metę, to bardzo prosimy o pomoc. Cieszą się wrocławianie. No, cieszą się jedni i drudzy. Kluczowy moment w tym wyścigu. Wjazd na linię mety. W żółtym Torunianin, w czerwonym wrocławianin. I sędzia podejmuje decyzję. Po pół punktu przyznaje Drabikowi i Jagusiowi. Ja już wpisałem 3-3, tak więc troszeczkę to będziemy teraz musieli zweryfikować i podliczyć dokładnie. Drabik 2,5, Jaguś także 2,5. Tak więc 2,5 punkta dla Torunian. Przypomnę, na czwartym miejscu przyjechał Karol Zombik. 3,5 punkta dla pary wrocławskiej. Teraz zliczamy to wszystko. To będzie 39,5 do 32,5. Piotr, czy to jest właściwa punktacja? No, zrobiło się olbrzymie zamieszanie, ale fantastycznie pokazał się w tym wyścigu Sławomir Drabik. Nie rezygnował, no i opłaciło się. Trwa w tej chwili konsultacja. Na tablicy świetlnej wynik 39 do 32. A pół punktu w pamięci. A pół punktu, tak, w kieszeni zostaje. Spoglądam na skład do wyścigu 13. Wrocławianie to Piotr Świderski i Greg Hancock. Mamy potwierdzenie wyniku. 39,5 do 32,5. To efekt tej niesamowitej szarży w końcówce biegu 12 w wykonaniu Sławka Drabika. Za Piotra Świderskiego pojedzie Miśkowiak. I jeszcze spójrzmy. Protasiewicz będzie partnerem Krampa. Miejmy nadzieję, że się zmieścimy. Mamy 15 minut do tego, aby zakończyć te zawody. Jest Piotr Protasiewicz już pod taśmą maszyny startowej. Jest także Greg Hancock. Jest Miśkowiak. I jest Jason Kramp. Drugi w tym meczu pojedynek Jasona Krampa i Grega Hancocka. Pierwszy mieliśmy we wyścigu 6. Wygrał wówczas Australijczyk. Amerykanin przyjechał na 3. miejscu. Troszeczkę zawodzi Greg Hancock. Myśli, że to jest efekt tego, że w 3. kolejnego dnia Hancock jeździ w kolejnym 3. meczu, a do tego przecież jeszcze jest świeżo po kontuzji. Ja myślę, że tutaj pierwszy bieg Grega wiele określił nam o tym dzisiejszym meczu, gdzie został wykluczony. Następnie no, coraz ciężej się przełożyć, bo tor wysycha tak dalej i dopasować ten motocykl sobie do toru. Tak Piotrek Protasiewicz miał tutaj dokręcane sprzęgło, żeby ono kleiło, trzymało lepiej. No a Hancock zobaczymy, czy wybrał ten właściwy motocykl i czy wygra wyścig, czy wygra Kramp. A może się wmieszają jeszcze Protasiewicz i Miśkowiak. Jest Miśkowiak, według mnie nieobliczalny. No, objawia się jego geniusz w tym sezonie, kiedy znalazł właściwy klimat na Dolnym Śląsku. Protasiewicz, Miśkowiak, Kramp i Hancock to zawodnicy w takiej kolejności od krawężnika, którzy pojadą w ostatniej odsłonie tego spotkania, jeśli chodzi o biegi kończące tę rundę. Później jeszcze tylko dwa biegi nominowane. Taśma w górze. Równo Miśkowiak i Hancock. A para toruńska została z tyłu. Piotr Protasiewicz próbuje przejść Miśkowiaka, ale pewnie profesor Hancock ustawi swojego młodszego ucznia tak, żeby Torunianie
mieli w tym biegu bardzo trudne zadanie. Natomiast no, zdziwiony jestem postawą Australijczyka, który spisywał się do tej pory bardzo dobrze. W trzech startach miał 8 punktów. Teraz jedzie i wyraźnie mu ten motocykl nie ciągnie. Jest daleko na czwartym miejscu, a prowadzi Hancock. Zaraz za nim jest Miśkowiak, jakieś 15 metrów, teraz już pewnie jest 20, może nawet 25. Mamy Piotra Protasiewicza, a Jason Crump zgubił się na to, że Stadion Olimpijskiego teraz rezygnuje z walki. Nie wiem, czy jest to efekt defektu. Nie, nie rezygnuje. Zaskoczył ten motocykl i jeszcze liczy na być może jakieś nieszczęście wrocławian. Chyba będzie 5-1. Tak to wygląda. Wjazd na linię mety. Ostatnia prosta. Hancock. 3 punkty. 2 punkty dla Miśkowiaka. 1 dla Protasiewicza. Jason Crump. To dla mnie się skompromitował w tym biegu. 33,5 dla drużyny toruńskiej do 44,5 dla drużyny wrocławskiej, a to świadczy o jednym, że wrocławianie wygrali. Już nie mogą tego meczu przegrać, no chociaż jeszcze może być 2 razy po 5-0 odpukuje tutaj, ale raczej jest to mało prawdopodobne. Zadowolony trener Marek Cieślak jest u Grega Hancocka, bo troszeczkę go krytykowaliśmy. On miał różne przypadki, ale w tym kluczowym momencie dla tego meczu odnalazł się, pojechał bardzo dobrze. Ten start pary wrocławskiej był fenomenalny. Tak, bardzo dobrze tutaj wystartował Hancock, który zamknął, no wydaje mi się, obolałego Crumpa. Równie dobrze pojechał Miśkowiak, który dojechał, można powiedzieć, do pary. Hancock pojechał usypaną częścią toru, tam gdzie naprawdę no, bardzo nosi dzisiaj, jest szybki ten tor. Miśkowiak z kolei no, przypilnował krawężnik. Piotrek Protasiewicz jeszcze próbował tutaj się wpuścić za Miśkowiaka szerzej, ale on niestety no, został tam już, nie mógł zbyt wiele zrobić. Z kolei zaatakować z małej, są chyba zbyt duże dziury i Piotrek ten motocykl ma taki, który naprawdę go dość mocno szarpie po tych dziurach, także myślę, że trudno było się na to odważyć, żeby po prostu nie zrobić sobie albo komuś jeszcze krzywdy. Piotr, no i postawa Jasona Crumpa. Miał problemy, widzieliśmy, z motocyklem. Coś mu tam, nie wiem, czy nawet nie zgasło w pewnym momencie. Widzieliśmy w pewnej chwili po prostu został. Już wydawało się, że jakby chciał zrezygnować z walki, ale w pewnej chwili zaskoczył ten motocykl. Ja myślę, że u Crumpa to jest zdecydowanie ból. Jego po prostu tak, boli po tym upadku i on się nie za bardzo może zebrać. Tym bardziej, że tor, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest naprawdę wymagający. Te dziury wybierają i w tych momentach, jeżeli naprawdę coś boli, to strasznie bardzo się to odczuwa, bo tym motocyklem się dostaje. Ten motocykl nie ma amortyzatorów z tyłu, także te całe koło zbiera, przenosi no, na ciało zawodnika. No zobaczmy w takim razie, co ma do powiedzenia bohater tego wyścigu 13, Greg Hancock. Przenieśmy się do parku maszyn. Greg Hancock, wygrywając pierwszy wyścig w dzisiejszym dniu, zapewnił zwycięstwo drużynie Atlasu Wrocław. You won the first heat today finally and your team won. Yeah, that's right. I mean, that was a big victory, I think, for us to win that race with a 5-1. And I'm very impressed with the team this year, you know. It's a lot of guys that I've not really had much contact with and a lot of young guys, so but they're riding together as a team on the track and off the track, and that's what it takes to win meetings. Jestem pełen uznania dla zespołu, młodego zespołu Atlasu Wrocław. Zawodnicy jeżdżą ze sobą wspólnie na torze, są żonni zwycięstwa i o to chyba chodzi w dzisiejszym Speedwayu. Tyle Greg Hancock, thanks very much. Got it. Za momencik składy, ja jeszcze tylko powiem, że Rybnik zbiera Tęgielanie w Częstochowie. Tarnów prowadzi 18-6 z Lesznem, a 37-17 Bydgoszcz gromi jak na razie ZKŻ Zieloną Górę. Zapraszamy do Budki. Teraz już zrobił się straszny galimatias. Sędzia wyskoczył jak z rakiety, pognał w kierunku parku maszyn. Czekamy na składy biegów nominowanych. Spoglądam tutaj, co dzieje się w parku maszyn. Ciekawi jesteśmy tych informacji. Jason Crump, Państwo tego nie widzą, już pewnie nawet nie pojedzie w biegach nominowanych. Bardzo, bardzo poobijany. No, zresztą kilku zawodników Apatora Adriany Toruń, no ten mecz będzie pamiętać bardzo długo, bo i Adrian Miedziński, no i przede wszystkim fatalny przypadek Marcina Jagusia, złamana łopatka. Torunianie tego meczu nie wygrają.
Łukasz nam mówił, że jest sędzia w parku maszyn. No może zróbmy tak, żeby troszeczkę popracował Łukasz Bęc. Może uda się dowiedzieć czegoś więcej. Nie wiem, czy zawody nie zostały przerwane. Takie tutaj do nas dochodzą informacje. Słuchajmy więc, co tam się dzieje w parku maszyn. Przerwane, co się stało, że pan wszedł do parku. W każdym razie sędzia ma prawo sprawdzić parametry techniczne motocykla. Aha. Drużyna Batora Toruń wskazuje dwa motocykle. I w tym momencie sprawdzamy to. I teraz sprawdzamy. Atlas Wrocław wskazuje dwa motocykle, a Batora Toruń. Jesteśmy w parkingu, mam nadzieję, że nas słychać. Od sędziego dzisiejszych zawodów dowiedziałem się ciekawe informacje, ale posiedzimy jeszcze troszeczkę we Wrocławiu, ponieważ obie drużyny, najpierw Apator zażądał litrażowania dwóch silników zespołu Atlasu Wrocław, a potem Atlas Wrocław zażądał litrażowania silników Apatora Adriany Toruń, czyli mówiąc jak najprościej, będzie sprawdzana pojemność silników zawodników. Zaraz się dowiemy, którzy to najprawdopodobniej Sławomir Drabik, z tego co widzę z dyskusji, został wybrany do litrażowania silnika, sprawdzania pojemności. Za momencik może postaram się dojść do trenera Marka Cieślaka i zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda w parkingu. Panie trenerze, trener biegnie tutaj do swoich podopiecznych. Panie trenerze, będzie litrażowanie silników pańskich podopiecznych, a wy, jak słyszę, również zgłosiliście litrażowanie zawodników Apatora Adriany Toruń. Znaczy, ja się dowiedziałem o tym, że po prostu mam wytypować zawodników, gości do litrażowania. Powiem szczerze, mnie to nie interesuje, bo nikt nie jest taki po prostu głupi, żeby robić takie numery. Ja pamiętam w historii takie rzeczy, ale to zwykle miało miejsce po mecz. Oczywiście, no sędziowie no, z drugiej ligi sędziują teraz Ekstraligę, więc się to zgadza. To samo z tym torem dzisiaj. Tor we Wrocławiu, Sienitowy i w Częstochowie, gdzie są takie tory, przy takiej pogodzie wymaga zraszania. Dlatego, że musi być ciężki. Tak. A jeżeli się tego nie robi, to się robi po prostu piaskownica. Ludzie cierpią, bo siedzą w kurzu. Silniki cierpią, a pan na wieżyczce rządzi. Nie było polewania toru. Za momencik może zasięgniemy języka od kogokolwiek z Apatora Adriany Toruń. Nieoczekiwana zupełnie ta przerwa dzisiaj we Wrocławiu, drodzy państwo. Tam trwa nerwowa dyskusja Sławka Drabika z sędzią dzisiejszego pojedynku. I widzę tutaj trenera Jana Ząbika. Jego też musimy zapytać o to, co się dzieje. Jest 19.04, 44 sekundy na zegarze we Wrocławiu. No i ten mecz nam się przedłuża. Panie trenerze, przed chwilą Marek Cieślak wypowiadał swoją opinię. Będzie litrażowanie silników, dlatego jeszcze ten mecz potrwa. To o tym poinformował sędzia dzisiejszego zawodu. Litrażowanie silników? A kto zgłosił? Sędzia zszedł do parkingu i powiedział, że trener Cieślak ma wybrać dwa motocykle, żeby sprawdzana była ich pojemność. Słyszał pan o tym przed chwilą? Ale to znaczy naszych motocykli? No trudno, jak trzeba. No. A będą sprawdzane również, zdaje się, motocykle Atlasu Wrocław. I oburzenie panuje teraz w parkingu jakaś sędzia. No, nie wiem, nie wiem co powiedzieć, nie? Bo i tak mecz wygrali, a czemu to robić? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Dziękujemy, na razie tyle. Oddajmy głos naszym ekspertom, a jeżeli cokolwiek się wyjaśni, powrócimy do parkingu. Piotr, no ja jestem zdruzgotany tym, co... tym, w jakiej atmosferze kończy się to spotkanie. I powiem wprost, że moim zdaniem sędzia po prostu nie poradził sobie z tym meczem. Widać było, że był bardzo nerwowy przed spotkaniem. Ja już nie jeżdżę, to mogę powiedzieć. Facet sobie chyba jaja robi. W każdym razie, proszę państwa, no niestety, 2 godziny 10 minut przeznaczone na mecz żużlowy, to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Wrocławianie to spotkanie już wygrali i obawiam się, że po prostu za 5 minut nasz czas antenowy się skończy, jeśli tylko będziemy wiedzieć, że na pewno będą badane w ten sposób motocykle, o czym mówił Łukasz, o czym tutaj wiemy. To badanie dla tych wszystkich, którzy się nie znają, po prostu jest bardzo czasochłonne i tutaj nie ma mowy o tym, żeby to wygrane przez Wrocławian spotkanie zakończyć w ciągu kilku minut. No, tutaj będzie tak. Na początku pewnie sędzia pomierzy gaźniki, przepustowość musi być tych gaźników odpowiednia. Następnie, no jeżeli by się czegoś doszukał, nie wiem, czy będą faktycznie litrażowane silniki, ale na pewno to nie jest kwestia
kilku minut. Ale najprawdopodobniej będą tylko gaźniki sprawdzone, także no, zawodnicy będą mogli za chwilę jeździć, także niewiele to na pewno daje. No miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. W międzyczasie raz jeszcze zapraszamy Państwa na transmisję z Zielonej Góry w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Po 13 biegach meczu Atlas Wrocław Apator Toruń 44,5 do 33,5. Przed nami dwa biegi nominowane i no, czekamy na te informacje z parku maszyn, co tam się dzieje. Sędzia teraz przy motocyklach Piotra Protasiewicza. Są one zasypane, tutaj ta nawierzchnia dzisiaj na pewno nie była. Zresztą zawsze nawierzchnia nie jest sprzymierzeńcem zawodników, ale dzisiaj ci, którzy jechali na trzecim, czwartym miejscu, naprawdę mieli bardzo utrudnione zadanie. No, można się w tym zawsze usprawiedliwiać, że całe szczęście, że nie było błota. Ale i tak w tej chwili są tak zasypane te motocykle piachem, że ściąganie gaźnika przy czymś takim wiąże się z tym, że po prostu naleci na zawory piach i te motocykle no, będą w zasadzie do remontu już, może jak nie dzisiaj, to na następny mecz, bo ten piach się dostanie, będzie się ścierał pierścienie. Sędzia Jerzy Najwer razem z nami w parkingu. Sprawca zamieszania, jak się okazało, były sprawdzane tylko gaźniki. To pan zażyczył sobie tak, tego. Sędzia w każdym momencie w trakcie zawodu ma prawo przeprowadzić kontrolę sprzętu zawodników w zgłoszonych motocyklach, które są używane w trakcie zawodu. Teraz pan wraca na wieżę, jedziemy dalej? Tyle sędzia dzisiejszego spotkania. Zszedł z wieży, sprawdził gaźniki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Żeby zamknąć ten wątek, powiem, że po prostu sytuacja jest o tyle kuriozalna, że Wrocław... No tu musiałby się wydarzyć jakiś mega gigantyczny kataklizm. Nie ma już cudów, nie może być. Nie może być, no nie oczywiście, może być, bo już żadnych jest cudów. Bo połówka punktu, no i akurat w takim momencie to jest to dla mnie naprawdę enigma, to małe piwo przy tej całej historii. Dlaczego akurat po 13 wyścigu, no nie jest to, raz jeszcze powiem, działanie, które będzie promowało żużel. Czekamy jeszcze na decyzję na naszej antenie, czy uda nam się doprowadzić te zawody do końca, czy też będą Państwo musieli sobie wysłuchać relacji radiowych, nie wiem, sprawdzić wynik meczu w telegazecie, bo ramówka w telewizji nie jest z gumy, są oczywiście przypisane reklamy. Myślę, że sytuacja wyjaśni się w ciągu 2-3 minut, wówczas będziemy wszystko wiedzieć, ale na razie nie widzę ruchu w parku maszyn, który świadczyłby o tym, żeby ktokolwiek zamierzał wyjechać na tor i zakończyć to spotkanie. Zniecierpliwieni wrocławscy kibice. No i mamy informację, że zaraz mają jechać zawodnicy w biegach nominowanych. Pozostają dwa biegi. Biegi nominowane. Na razie nawet nie poznaliśmy uczestników tych dwóch ostatnich biegów. No i na pewno bardzo deprymująco wpływa to na samych zawodników. Wytwarzają się jakieś zupełnie niepotrzebne historie między jedną a drugą drużyną. To na pewno niczego dobrego nie wróży. Tym bardziej, że widzieliśmy, Piotr, Jason Crump już się zapakował. Pewnie w tej chwili się kąpie. Nie myśli o tym, żeby jechać w tych biegach nominowanych. Tak, no na pewno zawodnicy chcieliby dojechać do końca. Oni no, mają swoje chęci i walkę, tym bardziej, że zdobywa się tutaj punkty, tym bardziej no, odpadł Kramp z jednej drużyny, także będzie łatwiej, no, czy wrocławianom. Na pewno Toruń też będzie chciał zdobywać punkty, no wiadomo, że wiąże się to z finansami i zawodnicy chcą jechać do końca. Szkoda, że to tak właśnie się odbywa. Moment, chwila refleksji. Jeszcze nie wiem nawet, czy trener Zombik już oddelegował zawodników do tych biegów nominowanych. Przypuszczam, że powinien był wykorzystać ten czas, kiedy sprawdzane były motocykle w obu drużynach, na to, aby
poznać. Już mamy zawodników wyznaczonych do biegów nominowanych. Za chwileczkę zobaczą je Państwo na trybunach, a lada moment ogłosi je także speaker. Także widzę już chyba Tomek Gapiński przygotowujący się do wyjazdu na tor. Kto może być jego partnerem? Chyba Tomek. Jest tam Tomek Bajerski w białym. Tak, w białym Bajerski. Gapiński w czerwonym. W żółtym pojedzie Piotr Protasiewicz. No i kto będzie partnerem Tomka Gapińskiego? Czyżby Greg Hancock? Tak jest, Greg Hancock. Para toruńska już zameldowała się przy taśmie maszyny startowej. Mamy już także uczestników, stąd ta przerwa w wyścigu 15. Pojedzie Drabik i Hampel odpowiednio w kasku koloru czerwonego i niebieskiego. Jaguś. Wyznaczony został Jason Crump do biegu 15, ale widzieliśmy z kwaśną miną Australijczyk opuścił park maszyn. W jego miejsce pojedzie Karol Zon. Przedostatnia odsłona biegu meczu Atlas Wrocław Apator Adriana Toruń. Meczu, który może być przełomowy, jeśli chodzi o kontakty tej dyscypliny sportu z telewizją. Czekamy jeszcze na Tomka Gapińskiego. Jest zawodnik Atlasu na torze. Piotr Protasiewicz, przypomnę, i Tomasz Bajerski. To para toruńska. Gapiński i Hancock to zawodnicy, którzy walczą w przedostatnim biegu o punkty dla drużyny Atlasu Wrocław. Kierownik startu przywołuje do siebie wszystkich zawodników. Jakieś kłopoty z motocyklem, coś mu tam przerywa. Teraz sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Ma 33 sekundy w tym momencie na to, aby stanąć nieruchomo pod taśmą. No wiadomo, regulamin jest okrutny. Jeśli nie będzie gotowy do jazdy, wówczas zostanie wykluczony. Piotr Protasiewicz na czwartym miejscu. Greg Hancock. Teraz para toruńska ustawia się na 5 do 1. Walczy Bajerski i walczy Protasiewicz o honor, o uratowanie twarzy, ale Gapiński próbuje wejść między Bajerskiego i Protasiewicza. Zadanie bardzo trudne, bo para toruńska zna się bardzo dobrze i wielokrotnie ci dwaj zawodnicy pokazywali, że jazda parą jest im bardzo dobrze znana. Zresztą pokazują to także teraz. Szerzej jedzie Bajerski, bliżej krawężnika, schodzi do zewnętrznej Piotr Protasiewicz. Teraz widzą to Państwo idealnie. Przedostatnie okrążenie. Protasiewicz, Bajerski na miejscu trzecim. Mamy Gapińskiego na czwartym. Problemy z motocyklem, ale też i miał problemy przy wyjściu ze startu Greg Hancock, który przyjeżdża na czwartej pozycji. 5 do 1 wygrywają zawodnicy z Torunia i tym samym 45,5 do 38,5. Któryś z zawodników został upomniany. Tak, a tu mamy powtórkę. Bardzo ładnie wyjechał ze startu Tomasz Bajerski. Równie dobrze Tomek Gapiński, ale Piotrek Protasiewicz tutaj już przycinał do krawężnika i on za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć, jak pięknie wjechał pod Tomka Bajerskiego. Natomiast Tomasz Gapiński pojechał znacznie szerzej i to nie pozwoliło mu po prostu, żeby dowieść te dwa punkty.
No Tomasz, jeszcze raz mamy tutaj obraz. Bardzo dobrze wyszedł ze startu. Zamknął Grega Hancocka, zamknął też Gapińskiego. Świetnie prowadzony tutaj motocykl i automatycznie on zaczął odjeżdżać. A tutaj właśnie mamy moment, jak Piotrek Protasiewicz dojeżdża. On zamyka, można powiedzieć, parę. Nie daje szans Gapińskiemu, który mógł pojechać szerzej. Także no Toruńianie bardzo, bardzo ładnie jechali parą, bardzo dobrze prowadzili. Chociaż Tomek Gapiński był szybki, to niestety no, nie mógł nigdzie wjechać pomiędzy tą parę, on nie mógł odebrać nikomu tutaj punktu. A tymczasem przy taśmie maszyny startowej zameldowali się już i Sławek Drabik, i Jarosław Hampel. Jest obok nich w kasku koloru białego Karol Zombik i najmocniejszy, jeśli chodzi o punktowanie, zawodnik Torunia, Wiesław Jaguś. Dwa zwycięstwa indywidualne, dwa razy na drugim miejscu. Zaraz po tym wyścigu będziemy się z Państwem żegnać. Ale zobaczmy na deser, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Jaguś, Drabik, Zombik i Jarosław Hampel. Przypomnę, wczorajszy solenizant miał problemy z dobraniem motocykla. Aktualny jeszcze cały czas indywidualny mistrz świata juniorów. Teraz o takie tytuły walczył będzie Adrian Miedziński. Mówił mi przed tym spotkaniem, że cel na ten sezon to przede wszystkim rozgrywki juniorskie. I jak najwięcej oczywiście ugrać, utargować w tych turniejach i ligowych, i indywidualnych, w których startują seniorzy. Ostatni bieg, 15. Szampel Jaguś Zombik i para wrocławska chce mocnym akcentem zakończyć to wygrane już przez gospodarzy spotkanie. Na pierwszym miejscu Drabik, teraz to wrocławianie ustawili jazdę parą. Miał problemy, wjechał jakąś dziurę Sławomir Drabik. Asekuruje to pierwsze miejsce Jarosław Hampel. Raz szerzej, raz bliżej krawężnika, ale jedzie cały czas blisko Sławka Drabika. Na miejscu trzecim mamy Wiesława Jagusia, Karol Zombik jedzie na czwartym miejscu. Wiesław Jaguś, zdecydowanie ten zawodnik jest dzisiaj najlepszym, jeśli chodzi o ekipę gości, ale tutaj nie daje sobie rady. Na prowadzeniu cały czas mamy parę wrocławską. Drabik minimalnie pierwszy przed Jarosławem Hampelem. Zbliżył się Wiesław Jaguś. Za chwilę wjazd na metę. Przyznawać będziemy punkty. Jaguś bardzo szeroko. Nie daje rady. Kto pierwszy? To gwoli ścisłości, to trzeba byłoby znowu podzielić te dwa punkty. W każdym bądź razie zapisujemy podwójne zwycięstwo wrocławianom 5-1, a to oznacza 50,5 do 39,5. Drodzy Państwo, będziemy się żegnać. Atlas wygrywa to spotkanie, wygrywa zasłużenie. Dziś pracowali dla Państwa Piotr Baron, Paweł Wójcik. Do usłyszenia. Do widzenia. Miejmy nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.